Dobry wieczór. Słuchajcie, na 100% jeszcze nikogo nie ma, więc my szybko z Miją spróbujemy się zmontować na Instagramie i zobaczymy, czy to się uda. A wy jak będziecie się pojawiać, to dawajcie znać, a my będziemy się tutaj montować i ja będę na przykład to robić do góry nogami, bo tu jest taka kompozycja zrobiona, jak widzicie, z telefonem, że inaczej nie da rady, żeby to wszystko było widoczne. Mija, możesz spróbować zaprosić mnie na Instagramie, zobaczymy, czy coś z tego wyjdzie. I od razu uprzedzam. Tak. Już cię zaprosiłam, więc możesz spokojnie się dodawać. Dobra, to teraz ja do góry nogami, nie? Tak. To ja teraz do góry nogami, tylko sobie znajdę, gdzie ja mam Instagram. Poczekaj. Dzień dobry. Chodźcie. Ja już mam podgląd na Instagramie i szukam teraz podglądu jeszcze na Facebooku i już będziemy po prostu w domu. Ha, mamy to. Poczekaj, muszę cię wyciszyć. O, dobra, tak czułam, że tak będzie. Poczekajcie. Dobra. Montujemy. Dobra, słuchajcie, dajcie znać na Facebooku, czy się wzbudza. Wzbudza. Mhm. Dobra, sekundę. I to tak ci powiem, wzbudza na maksa. Dobra, poczekaj. A teraz? Dzień dobry. Słuchajcie, jeszcze minutę próbujemy to włączyć na Instagramie i na Facebooku. Więc szykujemy sobie kredki, szykujemy sobie markery i za chwilkę będziemy zaczynać. Kochani, to powiedzcie mi jeszcze z Facebooka, czy u was się na Facebooku nie wzbudza? Bo na Instagramie chyba jest ok. Teraz jest super. Teraz jest chyba super. Mm-hmm. To już dobrze, rozkminiłyśmy to jak zwykle. Ja tylko jeszcze patrzę, czy mam na Instagramie jakoś tak przyzwoicie tą kartkę, ale to nic. Ja potem się za chwileczkę też wyłączę, w takim sensie, że się skieruję na kartkę, bo rysuję razem z wami. I już, żeby nie przedłużać, to Mija, ja ci oddaję głos do studia. Cudownie, bardzo się cieszę. Dzień dobry. Natomiast cały czas jest podgłos i każdy to pisze, więc musimy wybrać jedną aplikację. Ale pogłos jest na Instagramie czy na Facebooku? Podwójny. Na FB nie? To na Instagramie jest, bo wszyscy na Instagramie piszą, że jest podgłos. Dobra, a gdybyś przycisz, a czy ty mnie słyszysz na telefonie, na którym mamy połączonego Facebooka? Tak. To musisz mnie wyciszyć tu, gdzie mnie słyszysz na Facebooku, a słuchać mnie tylko na Instagramie, na najciższym poziomie. Dobra, słuchajcie, ostatnia próba. Na FB jest super, dziękuję, że mi to piszecie, bo słuchajcie, to już się nigdy nie udaje. Jak mnie wyciszysz tak bardzo, to powinni mnie na Instagramie nie słyszeć. Dobra, wyciszyłam i też to nic chyba nie zmienia, wiesz? Mhm, czyli Instagramowi to przeszkadza. Tak. Słuchajcie, musicie jakby docenić to, że ja naprawdę próbowałam miliardy razy. To się nie udaje. Dobra, to zróbmy tak, że ja z Instagrama w takim razie rezygnuję. Znaczy właściwie ty rezygnujesz i zostajemy na Facebooku i na moim Instagramie. Tak jest, ja się wyłączam. Dobra. No sekundka, moje drogie, i już za sekundę będziemy zaczynać. Próbowałyśmy, chciałyśmy na maksa pozytywnie i na maksa dobrze, ale to nie szkodzi. Dzień dobry. Przygotujmy kredki, długopis, kartkę i zaczynamy. Teraz jest super. No to jeżeli teraz jest super, to jest po prostu pięknie. Koniec podgłosu. Słychać mnie na Facebooku. Teraz też na Facebooku jest podgłos. Nie, już na Facebooku na pewno nie jest. Myślę, że to jest opóźniony komentarz, bo jest wszystko wyłączone, więc nie ma być skąd tego pogłosu. Rewelacje. Dobrze, słuchajcie, no to w takim razie 19:39 udało się wszystkie, że tak powiem, próby próbowałyśmy. Będzie ok, nie zepsuje nam to naszego dzisiejszego rysowania. Słuchajcie, no będziemy oczywiście rysować wdzięczność.
I słuchajcie, zacznijmy od tego, że jest mnóstwo osób, które jest całkowicie nowych, więc ja powiem od czego, po co i dlaczego zawsze rysujemy zgodnie z algorytmem neurografiki. To jest bardzo ważne, żeby nie mieszać kroków, żeby mieć z korzyści z neurografiki najlepsze. Za każdym razem, jak siadamy rysować, za każdym, słuchajcie, razem, my zaczynamy rysować od tematu, czyli z naszą intencją, z tematem, z którym my przychodzimy pracować. I za każdym razem my będziemy pisać temat i aktualizacja tematu. Aktualizacja tematu. Drugim punktem jest kompozycja, czyli kompozycja. Tak jak w architekturze, my po prostu musimy zrobić szkic dokładnie tego, co chcemy zmienić, co chcemy pracować, z czym chcemy pracować itd. Trzecim punktem jest zaokrąglenie, czyli zharmonizowanie wszystkich ostrych kątów na naszym rysunku. Czwarty punkt dzieli się na dwa podpunkty, czyli to jest integracja, która dzieli się na punkt 4.1, i 4 i 2. 4, 1 to jest figura i tło. I 4, 2 to jest kolorowanie. Ja będę cały czas Wam podpowiadać, jeśli chodzi o te punkty, na spokojnie. Nie jest to nic takiego strasznego, jeśli ktoś zapomni. Linia pola, piąty punkt. Szósty punkt to jest figura fiksacji. Siódmy punkt to jest stylizacja i ósmy punkt to jest temat 2.0. I słuchajcie, ja wiem o tym, że mnóstwo osób nie może się już doczekać, więc my zaczynamy zawsze, zaczynamy od tematu i aktualizacji. I naszym dzisiejszym tematem jest wdzięczność, słuchajcie, za pieniądze. Tyle razy, ile ja dostałam próśb o to, czy można jakikolwiek darmowy live na temat pieniędzy, tak jest w końcu. Słuchajcie, i naszym tematem my dosłownie zaczynamy za każdym razem. Czy będziecie ten live rysować ze mną dzisiaj na żywo, czy będziecie rysować jutro, za każdym razem zaczynamy od tematu. I naszym tematem jest: jestem wdzięczna za pieniądze. Dosłownie tak zapisujemy. Jestem wdzięczna za pieniądze. I przechodzimy do aktualizacji. Aktualizacja tematu to jest wypisanie przez 2 minuty wszystkich słów, które przyjdą nam do głowy na temat pieniędzy. Pozytywne, negatywne, wszystkie, które przyjdą nam do głowy. Wszystkie, co słyszeliśmy w dzieciństwie, które gdziekolwiek w pracy, czy nawet teraz, kiedy jest, że tak powiem, ogromna inflacja, mnóstwo osób mówi różne rzeczy na temat pieniędzy i my też możemy wypisać wszystkie rzeczy, które przyjdą nam do głowy. Po prostu. To jest najważniejsze, dlatego że my głównie będziemy aktywować wszystkie swoje sieci neuronowe na temat pieniędzy, a nam zależy na tym, żeby pieniądze przychodziły do nas lekko, a nie z trudnością. I tak, 2 minuty wypisujemy wszystkie słowa, które przyjdą nam do głowy. Ja zaznaczam tutaj stoper. 2 minuty wypisujemy wszystkie słowa, które przyjdą nam do głowy na temat. Dobra, Mijeczko, ja jeszcze tylko dla moich dziewczyn na Facebooku podpowiem, tak, żebyście się nie rozmyślały nad tymi słowami. Po prostu na pełnym pędzie przez 2 minuty wypisujecie wszystkie rzeczy, które wam przyjdą do głowy, które są związane z pieniędzmi, bez zastanawiania. Dokładnie tak. Nawet jeśli to są negatywne czy pozytywne, niezależnie. Ważne, żeby to było to, co myślisz. Jeśli będzie taki moment, w którym nie wiesz, co masz napisać, przeczytaj sobie jeszcze raz temat i wtedy będziesz dokładnie znowu wiedziała, co na ten temat myślę. I tak, gotowi? 3, 2, 1 i startujemy. Wszystkie słowa na temat pieniędzy. 3, 2, 1, start.
I stop. I słuchajcie, co teraz robimy? Liczymy ilość naszych słów. Jeśli ktoś ma mniej niż 20, spokojnie dopiszmy sobie jeszcze raz temat jestem wdzięczna za pieniądze. Ja mam 41 słów. U mnie są głównie pozytywne. Jest bardzo dużo emocji, bo emocji ja mam aż kilka razy. I jest to myślę, że bardzo zapewne tego, że ja mam ogólnie sama w sobie bardzo dużo emocji, ale tutaj na spokojnie my nie zwracamy dokładnie uwagi na każde słowo, które ja napisałam, tylko my z tymi słowami będziemy po prostu pracować. I teraz już na spokojnie bierzemy marker. Pamiętajmy o tym, że neurografiki nie rysujemy długopisem, cienkopisem. Na samym początku rysujemy klasycznym markerem. Jeśli ktoś ma nawet taki grubszy marker, jest on lepszy niż taki cienkopis, z którym ja na przykład pisałam temat. I tak. I tak, słuchajcie, nie przepisujemy słów, które ja mam. My wypisujemy słowa, które Wam przyjdą do głowy, a nie moje. To jest bardzo ważne. I tak, słuchajcie, bierzemy marker i zaczynamy. Pierwsze to jestem wdzięczna za siebie, bo gdyby nie ja, wiecie, jakby to jest najważniejsze. I rysujemy sobie pierwsze koło, które jest wdzięczność za siebie. Ja jestem wdzięczna za siebie. I delikatnie prowadzimy taką linię neurograficzną, płynną, taką żywą, jakby nie robimy zigzaka, płynnie sobie neurografujemy koło jestem wdzięczna za siebie. Drugie koło, które dodajemy, jestem wdzięczna za pieniądze, które mam. Tak, mogę mówić głośniej. Jestem wdzięczna za pieniądze, które mam. Tak, będziemy rysować pionowo. I rysujemy drugie koło. Jestem wdzięczna za pieniądze, które mam. I znowu dokładnie tak samo robimy linię neurograficzną, taką poprawiamy, żeby to nie było takie surowe koło, żeby to było żywe, neurograficzne. Nie musi być na środku, może być obok, tam gdzie ty chcesz. Trzecie koło, jeżeli ktoś bardzo chce podpisać, to może dokładnie sobie napisać, czyli pierwsze, drugie, żeby wiedzieć później, co kto jak oznaczało. Trzecie koło, jestem wdzięczna za pieniądze, które codziennie do mnie przychodzą. I rysujemy sobie trzecie koło, jestem wdzięczna za pieniądze, które codziennie do mnie przychodzą. Jeśli ktoś ma potrzebę, może spokojnie znowu sobie podpisać. Jestem wdzięczna za pieniądze nieoczekiwane. I znowu sobie delikatnie poprawiamy linię neurograficzną, płynną i żywą. Dokładnie tak samo z naszym trzecim kołem. Jeśli ktoś ma potrzebę, można podpisywać. I wdzięczność za pieniądze, które ja dostaję. I rysujemy sobie wdzięczność za pieniądze, które ja dostaję. I jest to piąta figura. Jestem wdzięczna za pieniądze, które ja zarabiam. Jestem wdzięczna za pieniądze, które przychodzą do mnie, słuchajcie, lekko i łatwo. I jestem wdzięczna za pieniądze, które mam w nadmiarze. Nawet jeśli ktoś nie ma w nadmiarze, to pamiętajmy o tym, że my wychodzimy z pozycji już mam, jestem wdzięczna za to, że już mam, a nie z braku i jestem wdzięczna za obfitość finansową. I wszystkie koła robimy linią neurograficzną, żywą, płynną, żeby każde koło było żywe, niesurowe. Możemy sobie od razu na przykład porównać i zobaczyć, jakie jest koło to, a jakie jest koło to. Nam zależy na tym,
żeby jak najgłębiej dotrzeć do swojej podświadomości, a im bardziej żywa jest linia, tym bardziej mózg skupia się na niej, a nie na prostej czynności. I tak, mamy... jeszcze raz powtarzam. Wdzięczność za siebie, wdzięczność za pieniądze, które mam, wdzięczność za pieniądze, które przychodzą do mnie codziennie, wdzięczność za nieoczekiwane pieniądze, wdzięczność za pieniądze, które zarabiam, wdzięczność za pieniądze, które dostaję, wdzięczność za pieniądze, które przychodzą do mnie lekko i łatwo, wdzięczność za pieniądze, które mam w nadmiarze, wdzięczność za obfitość finansową. Koła mogą się przecinać, oczywiście. I słuchajcie, co teraz robimy? Dodajemy linie neurograficzne. I to jest najważniejsze, co trzeba w naszym rysunku zrobić. Każda nasza linia neurograficzna ma być neurograficzna. Nie może być to linia, która będzie prosta. Nie robimy takich linii. Nie może być ona lekko falowana. Każda linia neurograficzna jest prowadzona tam, gdzie się nie spodziewamy jej zobaczyć. Czyli jeśli ja chcę prowadzić tutaj, ja ją prowadzę tutaj. Jeśli ja chcę znowu prowadzić ją tu, ja sobie zmieniam jej bieg. Czyli za każdym razem, jeśli my prowadzimy linię, ja ją chcę zobaczyć tutaj, ja ją prowadzę w dół. Jeśli ja zaczynam tutaj i zastanawiam się, gdzie ja chcę ją prowadzić, ja ją chcę prowadzić tutaj, ja ją sobie zmieniam i prowadzę tutaj. Jeśli ja zaczynam tutaj i chcę ją zobaczyć tutaj, ja ją sobie zmieniam i prowadzę w dół. Za każdym razem, to jest najważniejsze, żeby nie prowadzić prostych linii. Za każdym razem, jeśli my będziemy prowadzić proste linie, nie będziemy wykorzystywać tego potencjału naszego rysowania całkowicie. Tak live będzie zapisane. Pamiętajmy o tym, to jest też bardzo ważne, żeby naszymi liniami połączyć wszystkie figury. Żadne koło nie może wisieć samo w powietrzu. Żadne, absolutnie żadne. Wszystkie koła mają być ze sobą połączone. My tworzymy nową siatkę neuronową na to, że my jesteśmy całkowicie wdzięczni za pieniądze, które do nas przychodzą, za pieniądze nieoczekiwane, za pieniądze, które zarabiamy. Za każdym razem wszystkie nasze figury mają być połączone, bo jeśli my je łączymy, to nadajemy im jeszcze więcej energii, a nie rozdzielamy je. I dodajemy linie neurograficzne. Najważniejsze jest to, żeby linii było bardzo dużo i żeby prowadzić je tam, gdzie nie spodziewamy się ich zobaczyć. I ważna jest dla mnie wiadomość. Jeśli chcecie zadać pytanie, proszę Was o to, żebyście zadawali pewne pytanie, czyli które się składa ze zrozumieniem dla mnie. Bo czy kolor, który mam, nie jest dla mnie pytaniem, które ja zrozumiem. Więc mam do Was prośbę. Czy mogę rysować kolorem innym niż rysuje Pani? Wtedy jest dla mnie pytanie. Dlatego, że nie będę, po prostu my mamy kilkusekundowe opóźnienie i ja już mogę być dalej i nie pamiętać o tym, co wcześniej odpowiadałam albo mówiłam. Więc zadajemy konkretne pytanie. Czy mogę rysować innym kolorem niż Pani? Oczywiście, że tak. Linie mają iść w inną stronę niż na początku chcemy. Tak, dokładnie tak. Jak dobrze Cię usłyszeć, Mijeczko. Bardzo, bardzo się cieszę. Mi też bardzo dobrze być tutaj, tak publicznie, na live'ie i jeszcze z Sylwią, to już w ogóle magia. Słuchajcie, ja nic dodajemy... Nie mogę powiedzieć. Ja nic nie mogę powiedzieć, bo Ty cały czas mówisz. Sekunda, daj mi powiedzieć zaokrąglenie i dam Ci już mikrofon, okej? Bosko, jest pytanie, czy może być więcej figur niż 9? Lepiej nie, niech zostanie 9 figur, dlatego że jeśli my damy więcej, nasz mózg po prostu najnormalniej na świecie tego nie strawi, a nam zależy na tym, żeby przepracować wszystkie wewnętrzne konflikty, które my mamy i żeby osiągnąć rezultat, a nie żeby go nie widzieć. I to jest bardzo ważne. I teraz słuchajcie, co robimy. Wszystkie ostre kąty, które nam powstały na rysunku, my sobie spokojnie, lekko, łatwo i przyjemnie zaczynamy zaokrąglać. Ważne jest to, że nie zaokrąglamy w taki sposób, że tu mamy na przykład ostry kąt, że my robimy tak i robimy takie kółko. Tak nie robimy. My robimy w ten sposób, że my wyciągamy, jakby robimy z tego sobie spokojne słoneczko. I
jakby doprowadzamy po prostu koło. Bo docelowo jakbyśmy zrobiły w taki sposób, to mamy koło. Koło to jest harmonia. I słuchajcie, zaczynamy zaokrąglać wszystkie ostre kąty. Jeśli będą pytania, ja będę odpowiadać, a ja teraz oddaję głos Sylwii. O, widzisz, ja tutaj zdążyłam się już wkręcić. Ja tylko chciałam zapytać mojego Facebooka i pewnie jak ja pytam swojego Facebooka, to twój Instagram to słyszy, tak? Tak. Nie? Tak. Nie, dziewczyny, czy nadążacie? Bo u mi to już są po prostu takie weteranki, które rysują w takim samym tempie jak Mija, więc ona idzie jak burza. Dla dziewczyn, które były na pierwszym kursie z Miją, to wiedzą, pierwszy raz chyba spędziłyśmy 5 godzin na rysowaniu. Tak. Dzisiaj będzie szybciej zdecydowanie, na pewno, ale to już są też takie dziewczyny, które rysowały. Natomiast dajcie mi znać, czy nadążacie po prostu. Co jeśli ktoś nie ma ostrych kątów? Jak to nie masz ostrych kątów? To wiem, o co chodzi. Już ci mówię, czyli są pytania. Są pytania, jeśli linie wszystkie są odwrotnie i nie dotykają siebie. Ważne jest to, żeby połączyć linie, bo my chcemy docelowo, my chcemy, aby wykorzystać wszystko, aby stworzyć nową siatkę neuronową. Nie możemy jej stworzyć, nie harmonizując naszych wewnętrznych konfliktów, bo przykładowo my chcemy na przykład zarabiać więcej pieniędzy. My musimy stworzyć nową siatkę neuronową na to, że ja już zarabiam te pieniądze, aniż w jaki sposób ja zarobię te pieniądze. Więc ważne jest to, aby poprzedzielać sobie linie pomiędzy sobą, żeby mieć wszystkie ostre kąty, które są tam, gdzie nie spodziewamy się ich zobaczyć. Bo najczęściej jest tak, że my prowadzimy linie tam, gdzie spodziewamy się zobaczyć i dlatego nie mamy ostrych kątów. Ale na spokojnie dodaj więcej linii i będzie ok. Ktoś się pyta, czy jest dalej dostępny kurs Kim Jestem. Tak, oczywiście jest dalej dostępny i jest zapisany dla tej pierwszej edycji. Nic się z nim nie stało. Jest tam masa wiedzy. To teraz jeszcze ja. Cześć Ewa. Buziaki masz od Ewy. Dziewczyny, dla tych, które nie nadążają, napiszcie mi, z czym nie nadążacie, to trochę zwolnimy, bo teraz będzie mnóstwo czasu na to, żeby po prostu zaokrąglać ostre kąty, więc dogonicie, a najważniejsze jest zaokrąglenie tych ostrych kątów, także Sylwia, daj znać, z czym nie nadążasz, to mi ja powtórzę. Dokładnie tak. Ja dzisiaj pierwszy raz. Słuchajcie, te osoby, które są pierwszy raz, ja wiem, że na początku to się wydaje, że to jest w ogóle czarna magia, co tu się dzieje po kolei, ale ja wam powiem szczerze. Pierwszy raz z każdą rzeczą wygląda tak, jakby to była czarna magia. Nieważne, czy to jest, słuchajcie, jeżdżenie na łódce, czy to jest samolot, czy to jest granie w szachy, czy to jest granie w tenisa, czy to jest rysowanie, czy to jest nauka jakiegoś innego języka. Ten pierwszy raz jest taki niedostępny, bo bardzo często nasz mózg mówi: o nie, 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 my nie będziemy wychodzić spoza strefy komfortu, nie będziemy się czegoś nowego uczyć. Natomiast tutaj teraz jeszcze może być tak, że niektórzy z was mogą poczuć taki dyskomfort. To znaczy, że my właśnie teraz tak naprawdę bierzemy i zmuszamy trochę nasz mózg do pracy, więc on będzie robił absolutnie wszystko, tylko żebyś ty dalej tego nie robiła, nie robił. Dlaczego? Dlatego, że mu jest teraz wygodnie i mu jest bardzo wygodnie w tym błocie, który on jest. Tych linii może być dowolna ilość, dokładnie tak. Live będzie zapisany. Sylwia, to rób sobie linię spokojnie i zaraz będziesz sobie zaokrąglać. Dokładnie. I słuchajcie, my teraz zmuszamy absolutnie nasz mózg do pracy. On nie chce pracować. Mu jest wygodnie w tej historii, w której on jest i nie ma potrzeby zmian. To ty chcesz zmiany, nie on. I dlatego może być nagle mama, tata, pomocy, po prostu tutaj milion misji, koleżanka będzie dzwoniła, będą wszystkie przeszkadzacze świata. Łącznie z tym, że po prostu no będą, gdzie jest coś, gdzie coś leży po prostu na normalnym miejscu. Za każdym razem jest tak, jak ty coś chcesz zrobić dla siebie, będą wszystkie obiekcje świata, wszystkie, za każdym razem, dlatego że wychodzimy spoza strefy swojego komfortu. I to jest normalne, najważniejsze, żeby nie przerwać, bo do momentu, kiedy my zaokrąglamy, nie przerywamy rysowania. To jest najważniejsze.
Ja nie umiem tego narysować. Jeśli nie byłaś od początku, to teraz już nie cofniemy się do tyłu, natomiast ten live będzie zapisany i ja tłumaczyłam od samego początku. Jeśli nie umiesz narysować linii, możesz po prostu poćwiczyć, czyli prowadząc linię na zwykłej kartce, bez żadnego tematu, po prostu poćwiczyć linię w inne strony niż chcesz. Czyli zadać sobie po prostu pytanie. Gdzie ja chcę prowadzić linię? Chcę ją prowadzić w lewo, no to ja ją prowadzę w prawo i znowu z kolejną linią. Gdzie ja chcę ją prowadzić? Chcę prowadzić ją do góry, no to prowadzę ją w dół. Za każdym razem odwrotnie niż spodziewasz się, niż chcesz ją poprowadzić. Mam pytanie, czy mnie słychać? Bo kilka osób mówi, że kiepsko mnie słychać. Więc dajcie znać i Instagram, i Facebook, czy nas słychać. Jeśli słychać Mija, to napiszcie Mija słychać dobrze, albo Sylwia słychać dobrze, Mija nie. Mnie nie słychać, bo ja nie mówię. No tak, to też ważne. Dobrze, proszę kontynuuj. Mhm. Wiesz co, to poczekaj, bo teraz i tak robimy mnóstwo zaokrąglenia. Ewelina, tak. Widziałam, że pytałaś, to przepraszam cię, tylko odpowiem szybko. Ewelina, po prostu zaokrąglasz tak, żebyś nie miała ostrych rogów nigdzie. Jak popatrzysz, jak rysuję ja albo Mija, to będziesz widziała, że u nas ten obrazek się zaczyna robić taki coraz bardziej delikatny, a nie taki kanciasty. I Mija, ja bym ci chciała zadać pytanie, dlatego że jest naprawdę sporo osób nowych. Są też takie osoby, które są nowe i już napisały, że się nie poddały, a już miały zamiar. Więc ja chciałabym, żeby oprócz tego, że rysujemy, żebyśmy jednak też powiedziały jakby dwa słowa o tym w ogóle, o co chodzi z tą neurografiką, bo jestem przekonana, że mnóstwo osób, takich, które na przykład widzi neurografikę pierwszy raz, no to albo może delikatnie uznać, że to jest jakaś tam kosmiczna historia i po prostu porobią sobie, porysują i spędzą sobie fajnie 2 godziny na rysowaniu, na dodatek na koniec będą miały piękny rysunek, ale będą też takie osoby, które pomyślą, Boże, co za bzdura, w ogóle kpina jakaś jest, więc może warto byłoby powiedzieć dla tych osób, które są pierwszy raz w ogóle, dlaczego ta neurografika, jakby co ona robi, co takiego się dzieje i oczywiście nie wytrzymam, jeśli cię nie zapytam na koniec, chciałabym, żebyś skomentowała to na sam koniec, żebyś opowiedziała też o tych przypadkach, które się dzieją. Ja mam swoje, ty masz swoje osobiste, ale ty masz też, no nie wiem, myślę, że już setki w tej chwili takich informacji, tak. Co się dzieje po rysowaniu neurografiki. Zapamiętałaś wszystkie pytania? Zapamiętałam wszystkie pytania. Dwa. Zacznijmy od tego, co to jest w ogóle neurografika i po co w ogóle rysujemy neurografikę. Neurografika jest to metoda pracy ze swoją podświadomością, która łączy ze sobą grafikę i motorykę małą, czyli my nie dość, że rysujemy, my wykorzystujemy jakby swoje ręce, dokładnie tak samo jak piszemy, tak? Jak piszemy, to też jest neurografika, tylko jest to pisana. Sylwię słychać słabo na Instagramie. Aha, okej, dobra, to ja podgłoszę Sylwię. To jeszcze sekunda, techniczne sprawy, zaraz będę mówić dalej. Mię słychać, Sylwię też słychać. Dobra, a powiedz coś jeszcze raz, Sylwia. Mówię jeszcze raz, ja muszę się przekrzykiwać przez komputer do mi Instagrama, a jesteśmy 50 kilometrów od siebie. Dobrze, teraz powinno być idealnie. Jest to praca, słuchajcie, neurografika jest to praca samym ze sobą, czyli tutaj jest instruktor, który mówi dokładnie, jak wykorzystać jaki algorytm, natomiast całą pracę my wykonujemy sami, czyli nie jest to psychoterapia, którą my siedzimy z drugą osobą i opowiadamy. My wszystkie swoje emocje, wszystkie swoje, że tak powiem, problemy wyrzucamy na kartkę i z nimi pracujemy. Czyli co możemy w ogóle, z czym my możemy pracować z neurografiką? Z każdym tematem. Dlatego, że na przykład ten algorytm, który my rysujemy dzisiaj, ja go wykorzystałam z Kają na 30 dni live'ów wdzięczności za każdą rzecz, którą my mamy w życiu. I generalnie chodzi o to, że my mamy, tak jak zaczęliśmy od tematu, neurografika nam daje to, że my zaczynamy tak. Temat. My zaczynamy świadomie, wybieramy, z czym my chcemy dzisiaj pracować. I chcę dzisiaj pracować na temat pieniędzy. Jutro chcę na temat zdrowia, pojutrze na temat miłości, pojutrze na jakimkolwiek innym. Dodajemy kompozycję i tym samym z aktualizacji my wyciągamy z podświadomości słowa, które tak naprawdę przeszkadzają nam w osiągnięciu tego celu, który my chcemy.
Tworzymy kompozycję, czyli my zakładamy, co ma się dokładnie wydarzyć, czyli ja chcę zarabiać tyle i tyle, ja chcę mieć takie i takie zdrowie, ja chcę być wdzięczna, ja chcę mieć więcej energii, ja chcę mieć więcej. Zaokrąglając, my harmonizujemy wszystkie swoje wewnętrzne konflikty, które my mamy na dany temat. To jest dokładnie tak, jakbyśmy otworzyli swoją szufladę z emocjami różnymi, słyszanymi od wszystkich, od małego, i zaczynamy przepracowywać swoje wewnętrzne konflikty na dany temat, czyli na temat pieniędzy, na temat zdrowia, na dowolny temat. I dlaczego algorytm składa się z kilku punktów? Bo każdy algorytm to jest jak zasięgnięcie do najgłębszej warstwy podświadomości, które dokładnie tam nie pozwalają nam iść do góry, które nie pozwalają nam osiągnąć tego, co my chcemy. I to jest tak, że my pracujemy sami. Nie dlatego, że ktoś tam nie chce z nami pracować, tylko jest to metoda, którym autorem jest Paweł Piskarow, który powiedział wprost, że za dużo jest tego, że my musimy z każdym opowiadać, co nas spotkało, co nas zrobiło, ale nie zawsze my też świadomie pamiętamy o tym, co się wydarzyło. Czyli jeśli ktoś ma jakąś traumę, czy jeśli ktoś ma na przykład, no dzisiaj będę mówić srogo na temat pieniędzy, jeśli ktoś całe dzieciństwo słyszał na przykład, że tych pieniędzy nie ma, to my świadomie już nie będziemy pamiętać dokładnie tego, co słyszeliśmy. Ale nasza podświadomość doskonale to pamięta. I neurografika nam pozwala zjechać do samej głębokości podświadomości i przepracować tam wszystkie wewnętrzne konflikty, które my mamy. I my będziemy, oprócz tego, że my sięgamy do podświadomości, zaokrąglamy, my później jeszcze mamy kilka podpunktów, które my dalej pracujemy ze sobą. Czyli my kolorami nadajemy energii. Każdy kolor ma swoją energię i tym samym sposobem my przepracowujemy dany konflikt. Możemy go przepracowywać na przykład u psychoterapeuty, możemy przepracowywać je z neurografiką. No i to chyba by było tak w dużym skrócie, co to jest neurografika. Jest to praca z najgłębszą warstwą swojej podświadomości na dowolny temat. Dobra, no to teraz nie ma takiej możliwości, żeby nie zadać Ci pytania, bo wiadomo, że ono jest najbardziej istotne. Co się dzieje po rysowaniu neurografiki? Swoją drogą widzę kilka dziewczyn z poprzedniego, z naszego kursu. Mhm. On był chyba w zeszłym roku, nie? W zeszłym roku. Tak, tak. Zresztą jedną historię znam bardzo dobrze, zapomniałam Ci ją opowiedzieć, ale opowiem Ci. Bo nie zapytałam, czy mogę ją opowiedzieć. Opowiedz, jakie dostajesz wiadomości po swoich kursach, co się dzieje po rysowaniu neurografiki. To jest też ważne, żeby każdy mnie dobrze zrozumiał. Jeśli rysujemy regularnie, bo to nie chodzi o to, żeby narysować jeden rysunek. Nie ma takiej, że tak powiem, złotej recepty, 10 rysunków narysuję, to i to się zmieni. Każdy z nas wychodzi z innego punktu. I dokładnie tak samo jak startujemy z każdą rzeczą. Co wydarza się po rysowaniu? Przykładowo, my harmonizujemy wszystkie wewnętrzne konflikty. Czyli jeśli my na przykład nie mamy finansowego przepływu, pieniądze przychodzą do nas po prostu w tragiczny sposób i w ogóle kompletnie jakby omijają nas szerokim łukiem. My otwieramy siebie, jakby fizycznie nic się nie zmienia. My dokładnie tak samo żyjemy, dokładnie jest takie samo życie, ale my dokładnie manifestujemy się w tej wersji, którą my chcemy. Czyli ja to nazywam taką trochę rolkę Instagrama, czyli my publikujemy na Instagrama dokładnie te rzeczy, które my chcemy. My rysując neurografikę, tworzymy sobie tą osobę, siebie tą osobą, którą my chcemy mieć. Czyli jeśli ja rysuję sobie finanse, to nagle dostaję finanse z różnych źródeł. Przykładowo na przykład dziewczyna wygrywa, nigdy w życiu niczego nie wygrała, nagle wygrała 10 tysięcy euro w lotka. Nagle bardzo dużo dziewczyn na temat pewności siebie mówi, że stawia granice. Opinii jest bardzo dużo, w ogóle samych opinii jest bardzo dużo na temat wszystkiego, dosłownie wszystkiego, na temat każdego tematu. Natomiast ja powiem to od siebie, jakby co mi dała i co mi pomogła najbardziej, to jest stawiać granice, powiedzieć nie,
kochać siebie bez wybierania innych, że jeśli ja nie wybiorę ciebie, to ja gdzieś stracę siebie. I bardzo dużo osób mówi wprost, że ja mam odwagę na przykład pójść po podwyżkę, ja mam odwagę zainwestować w inną firmę, ja mam odwagę złożyć CV do innej firmy. Ja, słuchaj, nie wyobrażam sobie, nie wiem jak to się stało, słuchaj Mija, ale ja zrezygnowałam z pracy i odeszłam z tamtej, przeniosłam się do innej. My dostajemy po prostu jakby skrzydła, którymi umiemy latać po prostu, które nam nie blokują już niczego, które my dostajemy i my po prostu lecimy, bo mamy tą pewność, że nam się uda po prostu, bez wątpliwości innych ludzi, że nam się nie uda, że to na pewno nie wypali, że a ja jestem taką osobą, która po prostu no, nigdy nic na przykład nie wygrała. I bardzo dużo osób jest, którzy piszą opinię, Mija, nie uwierzysz. To prawda, ja też już tak mam. No dokładnie. I dokładnie zaczyna się to wszystko. Mija, nie uwierzysz, ja nigdy w życiu niczego nie wygrałam, teraz wygrałam, mój mąż do mnie wrócił, moje zdrowie się poprawiło i tak dalej, i tak dalej. Opinie są na każdy temat, jest oddzielna, że tak powiem, oddzielny profil srogo z opiniami, bo ja bym po prostu codziennie robiła spam o neurografice z opiniami, a nie chcę tego robić. I każdy może sobie wejść, zobaczyć i są to dziewczyny, które bardzo chętnie dzielą się z imieniem i nazwiskiem, są dziewczyny, które nie, bo z różnych względów. Natomiast każda osoba po rysowaniu neurografiki mówi jedną rzecz. Jest to bardzo duża, ciężka praca dla mózgu, ale rezultaty są fenomenalne. Na zasadzie takiej wszystko, co chcemy, możemy zmienić. Bez wyjątku. Tak, tylko trzeba pamiętać o tym, że jeden rysunek, podobnie jak jedna tabletka i jeden trening i jedno wyjście na endermologię niczego nie zmienia. Więc jakby mega istotne jest to, żeby po prostu robić to codziennie. Słuchajcie, ja z Miją bywam w różnych miejscach i na przykład Mija jest, to już mnie rozczula właściwie, Mija jest tak uzależniona od tej neurografiki, że ona potrafi rysować na serwetce, czekając w restauracji na jedzenie, albo na przykład, nie wiem, idziemy razem na jakąś terapię, na jakieś urządzenie i ona też wtedy wyciąga kartki i rysuje, ona po prostu rysuje wszędzie. Ale nie wiem, czy ty chcesz opowiadać o swoich efektach związanych z neurografiką, więc to zostawimy, chyba że któraś z dziewczyn, która była w naszym kursie w zeszłym roku, chciałaby się podzielić jakimiś swoimi, to napiszcie w komentarzu. Natomiast jeszcze też chciałabym, Mija, żebyś powiedziała, przybliżając trochę neurografikę, bo być może dla niektórych osób to jest taka, no czarna magia to jest jedna rzecz, ale druga, być może to się tak wydaje, że Jezu, a co to za neurografika w ogóle, co to wielkie Michalu, tutaj nic wielkiego nie trzeba zrobić. To ja bym chciała, żebyś ty powiedziała, gdzie ty się uczyłaś neurografiki, ile czasu się uczyłaś i jakie masz osiągnięcia, tak, jaki masz tytuł, jakie masz osiągnięcia w ogóle w tej neurografice, żebyś opowiedziała tutaj dwa słowa. Okej, okay, więc tak, ja jestem instruktorem, ale jestem też neuromasterem. Uczyłam się w Instytucie Psychologii Twórczości w Rosji i generalnie jest to kurs, który przeprowadza sam autor metody, który z tego co wiem od przyszłego roku już chce podbijać bardziej Europę, więc jeśli ktoś będzie miał ochotę, no to już będzie bardziej otwarte niż tylko w języku rosyjskim. I trwa to w zależności jakie chcemy mieć kompetencje, jeśli chcemy tylko i wyłącznie mieć instruktora, to trwa to 9 miesięcy, natomiast jeśli chcemy mieć inne kwalifikacje, no to sobie dobieramy, czyli jeśli ja chciałam mieć neuromastera, no to ja miałam tam dodatkowe rzeczy, które skończyłam, zresztą ja publikowałam ten certyfikat u siebie na Instagramie i jest to normalnie uczelnia, którą się kończy, gdzie są zajęcia, że to nie jest taki, wiecie, kurs internetowy. Tak, dokładnie, że nie jest to po prostu taki zwykły kurs internetowy, który może przejść każdy, bo uwierzcie mi, na 1500 osób, które startuje na starcie, nie każdy kończy. Naprawdę uwierzcie mi, nie każdy kończy. Nawet byłam w tamtym roku taki webinar, w którym było powiedziane, że na 1500 osób, 500 osób tylko i wyłącznie dotarło, że tak powiem, do końca.
I tak, słuchajcie, tutaj są różne opinie na Instagramie. Ja dostaję już teraz w tym momencie, że dużo się dzieje i że tak powiem, dzięki rysowaniu życie się zmienia i nabiera kolorów. Rysowanie zmienia czyni cuda, kocham siebie i świat jest piękny. To prawda, ja już mam rezultaty natychmiastowe. Więc jeśli ktoś ma ochotę zerknąć na opinie, to jest ich więcej na Instagramie. Coś jeszcze miałam powiedzieć, Sylwia, ale się rozkojarzyłam, bo tu są też pytania na Instagramie. Nie szkodzi, bo tutaj mamy jeszcze pytanie na Facebooku. Skąd biorą się nazwy poszczególnych kół? My tworzymy. My, jeśli ktoś nie był od samego początku, to my tworzyliśmy je w punkcie drugim w kompozycji. To my zawieramy to, co my chcemy. To my tworzymy swoją nową siatkę neuronową. My skończyliśmy właśnie punkt zaokrąglenie. No, my mam na myśli siebie. No i właśnie teraz będziesz czekała, aż wszyscy dokończą. Trudno, musisz opowiadać jakieś inne rzeczy. Dobrze, ja będę dodawać sobie po prostu jeszcze więcej linii neurograficznych i sobie damy jeszcze czas na zaokrąglenie. To my tworzymy każdą nazwę kół. To znaczy, że my nie rysujemy po prostu kółka i krzyżyka. My rysujemy bezpośrednio to, co my chcemy mieć. Czyli jeśli my dzisiaj rysowaliśmy wdzięczność, to my rysowaliśmy wdzięczność za pieniądze, które my mamy, żeby nabrać jeszcze więcej energii. Wdzięczność za pieniądze, które codziennie do nas przychodzą. Wdzięczność za nieoczekiwane pieniądze, za pieniądze, które zarabiamy, za pieniądze, które dostajemy, za pieniądze, które przychodzą do nas lekko i łatwo, za pieniądze, które my mamy w nadmiarze. Wszystkie osoby, które dopiero dołączyły, my już rysujemy od pół godziny, od ponad pół godzinki, dlatego teraz już nie będę tłumaczyć, natomiast bardzo Was zapraszam do obejrzenia powtórki. Ten live będzie zapisany i ja tłumaczyłam od samego początku, co, z czym, jak, po co, na co i dlaczego. Myślę, że tutaj też warto jest powiedzieć, że dzisiaj akurat, słuchajcie, zbliżają się wakacje, też nie bez kozery wybrałyśmy akurat to, ten algorytm, czy algorytm na ten temat, bo zbliżają się wakacje i każdy chciałby sobie móc pozwolić na te wakacje trochę lepiej niż zazwyczaj na przykład. Natomiast ten algorytm, który rysujemy, jest algorytmem też bardzo wdzięcznym, dlatego że nim można rysować wszystko. To jest taki algorytm, że możecie na przykład rysować wdzięczność za pieniądze, ale możecie rysować wdzięczność za zdrowie, wdzięczność za nową pracę, wdzięczność za, nie wiem, za dobre stosunki w rodzinie i tak dalej. Tym algorytmem można przerysować naprawdę wszystko. Myślę, że Mia to też jest taki jeden z prostszych algorytmów, prawda? Bo trzeba też powiedzieć, może opowiedz trochę o różnego rodzaju algorytmach, żeby też ktoś miał taki ogląd tego, co można rysować. To jest... Tak, już wszystko tłumaczę. Więc tak, ważne jest to, że jeśli ktoś bardzo będzie miał ochotę wykorzystać ten algorytm jeszcze, to u mnie na profilu jest zapisanych ponad 50 live'ów srogo na ten algorytm, który za każdym razem jest inny temat. Czyli my wykorzystujemy absolutnie wszystko. Czyli my wykorzystujemy i zdrowie, i energię, i moc manifestacji, i sposób innego myślenia, i wdzięczność za życie, kraj, miejsce życia i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I o co chodzi z algorytmami? Bo słuchajcie, my mamy w neurografice tylko i wyłącznie cztery figury. My pracujemy z kołem, którym jest zawsze harmonia. My pracujemy z kwadratem, gdzie jest stabilność. My pracujemy z trójkątem, którym jest to konflikt, ale też jest to wzrost. I oczywiście pracujemy z królową neurografiki, czyli z linią neurograficzną. Linia neurograficzna. I każdy algorytm składa się tylko i wyłącznie z tych figur. Są wyjątki od reguły, natomiast ważne jest to, że my głównie we wdzięczności używamy tylko i wyłącznie harmonii. A przykładowo już pokażę Wam inny algorytm, który tutaj mam. Są tu trójkąty, jest tu dwa koła. Wrócę do kolejnego, dokładnie to samo, tutaj jest i trójkąt i koło. Ale jest też wyjątek od reguły i jest też algorytm, w którym jest firework. Czyli to jest bardzo algorytm na cel, to jest algorytm dla wszystkich osób na firewerki, które się pytają, co rysować w swojej urodziny. Fajerwerki. To jest idealny algorytm. I my za każdym razem, ja tutaj akurat przy sobie chyba nie mam żadnego, a może znajdę, gdzie mam kwadrat.
Ale nie, chyba tutaj nie będę miała tak pod ręką, ale odpowiem Wam. Kwadrat jest stabilny. My zazwyczaj z kwadratu wychodzimy, gdzie chcemy na przykład zbudować coś stabilnego, albo na przykład jak jest coś bardzo stabilnie, czyli na przykład stabilnie jest źle, to my chcemy to zmienić i wtedy wykorzystujemy inne figury w neurografice. I każdy algorytm składa się z danych poszczególnych rzeczy. I na przykład wdzięczność, która jest moja, że tak powiem, ja ją tworzę zawsze w harmonii. Zawsze w harmonii, dlatego że harmonia, jeśli my doprowadzimy do harmonii, wtedy jesteśmy gotowi na zmiany. Bo tak naprawdę zmiany my osiągamy dopiero wtedy, kiedy my jesteśmy gotowi na to, tak jak my jesteśmy przygotowani, bo cokolwiek się nie dzieje, to my nie zmieniamy się do tych oczekiwań, my zmieniamy się na to, co my jesteśmy, na jak jesteśmy przygotowani. Każdy algorytm jest inny i na przykład jeśli są kursy, no to na każdy kurs ma swój algorytm, czyli jest to bardzo przystosowane do tego, co chcemy osiągnąć, jakie chcemy mieć rezultaty. Ja nie jestem zwolenniczką rysowania setki tysięcy rysunków, jestem zwolenniczką rysowania jednego porządnego, dużego rysunku, aby przepracować po prostu raz porządnie dużo emocji, konfliktów. I tym samym sposobem każdy algorytm jest przygotowany pod dany temat, czyli co ja dokładnie chcę nim przepracować, jaki ja chcę mieć dokładnie rezultat. Więc jeśli ktoś będzie miał ochotę rysować neurografikę z rezultatem, ja Wam bardzo polecam rysować z rezultatem, czyli nie po prostu, a bo mi ja kazała rysować 10 rysunków, to ja siadam po prostu jednego dnia macham 10 rysunków, bo czasami wystarcza narysować jeden i już czujesz tę zmianę, i już czujesz tę różnicę. To jest ważne. Tutaj teraz tak, jest jedno pytanie, fajne myślę, tylko Marzena, mam nadzieję, że dobrze, znaczy ja je przeczytam, Marzenka, a jeśli chcesz coś do tego dodać, to dodaj, bo nie wiem, czy będzie bardzo zrozumiałe. A pytanie jest takie, wdzięczność jest prosta, ale jak pracować na przykład z traumami? Czy można algorytmem wdzięczności pracować z traumami? Powiem tak, jeśli masz ochotę być w drugą stronę, czyli na zasadzie oczywiście możesz pracować z traumami nie bezpośrednio, pracując z traumami, czyli być wdzięczna za życie, za każdy oddech, za cudowne działające organy, za swoją moc, za swoje życie i tak dalej. Tym samym ty będziesz wyciągała ze swojej podświadomości wszystko, co nie jest. Bo normalnie nasza podświadomość nie jest głupia. To nie jest tak, że my sobie, o, dobra, to ja tam sobie zamienię to, ciachu, ciachu, rachu, ciachu i nasza podświadomość się schowa. Nie. Jeśli będziesz rysowała za wdzięczne, szczęśliwe, fenomenalne, codziennie uśmiechnięte, codzienne życie w lekkości, w prawdzie ze sobą, w pozytywnym nastawieniu, w cudownych osobach, które cię otaczają, ty automatycznie przepracujesz wszystko, co masz w środku, bo ty chcesz tego rezultatu. Ja jestem zwolenniczką pracować nad tym rezultatem, który ty chcesz, bo z neurografiką możemy po prostu to zmienić dwa w jednym, bo my i tak te konflikty wewnętrzne przepracowujemy. Więc oczywiście możemy sobie narysować 10 rysunków, jestem wdzięczna za... ja akurat bym traumę, no też możemy być wdzięczne za traumę, no to są nasze lekcje, ale ja bym dodała, poszła o krok dalej, czyli jestem wdzięczna za to, że jestem najszczęśliwszą kobietą na świecie, jestem wdzięczna, że codziennie spotykają mnie cuda, jestem wdzięczna, że z każdym dniem jestem coraz zdrowsza, jestem wdzięczna, że codziennie spotyka mnie coś wspaniałego. Ja bym bardziej w tym kierunku szła, a niż srogo tylko uwalnianie, bo oczywiście my będziemy czuć ogromną lekkość, ale jeśli my nie dodamy sobie pewności siebie, jeśli nie dodamy sobie tego, nie zaprogramujemy sobie tego, co chcemy, żeby było dalej, to tym samym tego programowania po prostu nie będzie. Bo ja bardzo uwielbiam wszystkie osoby, które mówią, że chcą się uwolnić. Bardzo proszę, możemy rysować, ale automatycznie programujmy, co chcemy. Żeby nie było ta pusta przestrzeń. Czyli umyjemy sobie na przykład cały stół, ale chcemy, żeby na stole była zastawa, żeby były piękne serwetki, żeby były piękne rzeczy. Dokładnie tak samo tutaj. Zharmonizujmy sobie wszystkie wewnętrzne konflikty, które my mamy, ale zaprogramujmy sobie, że każdy dzień jest lepszy od poprzedniego. Ja jestem bardziej tą zwolenniczką. Czy zaokrąglając kąty w poszczególnych kołach muszę pamiętać, co dane koło oznaczało? Nie.
No, bardzo ładnie. Instruktor Sylwia Pogorzelska wam odpowiedziała. Dokładnie tak. Dobra, wiesz co, sekunda na Instagrama. Ja na przykład rysuję wdzięczność za bycie idealną. Mija, twoja ulubiona uczennica, Bosko. Po siedmiu, aha, okej, okay. Tutaj, że są, słuchajcie, koślawe rysunki. Tym się kompletnie nie sugerujmy. Pamiętajmy o tym, że ja rysuję już ponad 2 lata. Moje uczennice, że tak powiem, też rysują ze mną średnio już 2 lata, więc my już też mamy wprawę. To dokładnie tak samo z nauką każdej dowolnej rzeczy. Jeśli my będziemy uczyć się malować swoją buźkę piękną, uwierzcie mi, nasz pierwszy makijaż to też będzie jakaś katastrofa. Ale 10 już będzie wybitny, a 100 już będzie po prostu, no nadawa się co najmniej na jakąś wystawę. Ile rysunków można narysować jednego dnia? Ile dusza zapragnie, ale ważne jest to, żeby rysować jeden temat. Czyli my w neurografice zakładamy jeden, tylko i wyłącznie jeden temat. Nie rysujemy kilka tematów jednego dnia, dlatego że my cały program, który my dzisiaj sobie zaprogramujemy, czyli wdzięczność za pieniądze, dopiero w naszej głowie, oczywiście może być tak, że mamy wcześniej i mamy od razu natychmiastowe rezultaty i są też takie osoby, które, że tak powiem, piszą mi wprost, Mija, możesz nie kłamać, bo neurografika działa już po jednym rysunku. Jakby też są takie osoby. Ale są też osoby, które muszą narysować kilkanaście rysunków. I ważne teraz jest to, że nasz mózg dopiero podczas snu włącza i aktualizuje ten program. Bo my dokładnie zakładamy, co ma się wydarzyć w naszym życiu. Co ja chcę jeszcze więcej. Bo jeśli my jesteśmy na przykład akurat a propos tego algorytmu za coś wdzięczne, to my dostajemy tego jeszcze i jeszcze więcej. Myślę, że tutaj specjalistką od wdzięczności jest Sylwia Pogorzelska, ale ja wam tylko tak wtrącę, że tak powiem. Dobra, to ja mam tutaj jeszcze pytanie do dziewczyn z Facebooka, bo musimy się dzielić przez to, że nie udało nam się jednak połączyć, tak jak chciałyśmy, to część musi, osób musi zabawiać mi, a część ja, więc mam też do was pytanie, czy któraś z was jakoś się inaczej czuje w trakcie rysowania? A to macie dziewczyny z Instagrama też możecie napisać. Jak się czujecie? A ty jak się czujesz, Sylwia? Słuchaj, no nie jest to to samopoczucie, które kiedyś miałam, a które znasz i o którym zawsze rozmawiałyśmy, jak rysowałam. Co to było? Wdzięczność za zdrowie? W zdrowie ograniczeniami rysować, no. Okej, okay. No właśnie. Ja się czuję przyjemnie, bo ja akurat, jeśli chodzi o rysowanie wdzięczności, to zawsze czuję się dobrze. Natomiast jak rysuję na przykład algorytm z ograniczeniami, no to najczęściej dantejskie sceny. Po prostu nie jestem w stanie skończyć tego rysunku najczęściej, denerwuje mnie, wszystko mi irytuje w tym rysunku, nie podobają, na koniec nie podobają mi się kolory, mam krzywokreski. No, jeśli chodzi o ten algorytm usuwania ograniczeń, no to dla mnie on jest emocjonalnie najtrudniejszy. To tak, więc słuchajcie, mamy bardzo podzielne zdania a propos tego, co się dzieje. Ja mam tutaj po prostu już 100 komentarzy, więc tak, słuchajcie. Ja płaczę, pobolewa mnie głowa, jestem skoncentrowana, pali mnie nos i policzki, chce mi się spać, tak mam więcej wiary, czuję się dobrze, mi zawsze dokucza prawe oko, łzawi i boli. Ja czuję się świetnie, zawsze ściska mnie gardło, spokój i spełnienie, spokój. Ja się potem zalałam przed chwilą, dobrze się czuję, ja napiszę tak, że wymiotowałam brzydko. Wymiotowałam, bardzo was proszę. Chciałabym, żeby każdy to usłyszał. Narysujcie sobie drzewko i trawkę. I czy któraś z was będzie wymiotowała po takim rysunku? Jestem wściekła, mi już nic nie wychodzi, jestem zdenerwowana. Okej, okay, a to już jest pytanie. Generalnie każdy z nas czuje się inaczej. Ja czuję się doskonale. Ale ja w komentarzu. Tak. I są pytania, słuchajcie, więc ja jeszcze przejdę do pytań. Ważna rzecz. Czy należy przez cały czas wykonywać na 100% być skupionym na rysunku, czy można przerwać? Jeśli tak, to na jak długo? Ja już to opowiadałam dzisiaj. Nie możemy przerwać do momentu, kiedy zaokrąglamy. W tym momencie, takim jak ja jestem na takim etapie, czyli jeśli mamy już wszystko zaokrąglone, to
Możemy sobie przerwać i dokończyć w wolnej chwili. Ja polecam dokończyć następnego dnia max, dlatego że my też mamy taką otwartą przestrzeń i nasz mózg szczytuje rysunek jak taki QR kod, to jest ważne. A jeśli chcemy przerwać i dokończyć, tak jak ktoś tutaj napisał, za kilka dni, to ja już polecam wtedy narysować po prostu nowy, świeży rysunek. Czy trzeba być skupionym? No, mam do Was takie inne pytanie. Jeśli na przykład chcemy się nauczyć czegoś, to czy możemy sobie na przykład robić przerywniki, czy chcemy coś innego robić, czy po prostu, nie wiem, słuchamy innej muzyki i tak dalej. My według neurografiki i według autora metody możemy robić co chcemy. Natomiast z doświadczenia wiem, że jeśli się skupimy na naszym rysunku, tę godzinkę poświęcimy dla siebie, mam dobrego newsa dla wszystkich, którzy rysują dłużej. Ja już rysuję na przykład duży rysunek A4, 30 minut. Przez 30 minut czy przez tą godzinę skupić się całkowicie na rysowaniu, od razu będziecie mieć rezultat. Bo jeśli będziemy się rozpraszać i będziemy, że tak powiem, na kilku scenach, to ta scena, którą my najbardziej chcemy, no bo siadamy rysować z jakąś intencją, z naszym celem, będzie po prostu się wydłużała. Więc jeśli nam zależy na natychmiastowych rezultatach, to polecam Wam się skupić. Jeśli temat jest po prostu taki luźny, to wtedy możemy sobie oglądać serial, pić winko, czy co tam dusza zapragnie, czy rozmawiać z koleżankami. Tak. Tutaj można też sobie rysować, słuchajcie, możecie też sobie zrobić tak, bo ten live zostanie i u mnie na Instagramie, jak rozumiem, i u mnie na Facebooku, więc możecie go sobie na przykład włączać rodzinnie. Moja córka uwielbia rysować neurografikę i nawet czasem jak ja zapominam albo już się odzwyczaję, bo i tak bywa, to moja córka mi o tym przypomina i ona też rysuje. Więc po to zostaje, żebyście mogły z tego korzystać, ale widziałam też takie, Lidia, boję się, że wychodzi mi niezdarnie i coś robię nie tak. Nie ma czegoś takiego, że robisz coś nie tak. Mija, przepraszam, już możesz dalej ty. Nie. Pamiętajmy o tym, że każdy z nas ma zupełnie inne emocje. Ja Wam chcę pokazać, to słuchajcie, to ja Wam to wstanę na sekundę, ja Wam pokażę rysunek, który mi się osobiście cholernie nie podoba. Jest to temat, który ja rysowałam, słuchajcie, czekajcie, już Wam sięgnę. To jest ten, o tu. Który mi się bardzo nie podoba, pomimo tego, że ja ten temat rysuję i rysuję, 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 i rysuję. Jest to kompletnie niepodobny do mnie temat. Spójrzcie proszę na ten rysunek. On jest, że tak powiem, no w porównaniu do tego, co jest dzisiaj, jest to po prostu zupełnie coś innego. Ale mi się niektóre moje rysunki też nie podobają. I to jest normalne, dlatego że jeśli my pracujemy z tematem nowym, jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że mi się nie będzie to podobać. No przykładowo to jest dla mnie też nowy temat i on jest zupełnie inny. I te rysunki wszystkie są zupełnie inne. I niektóre mi się bardzo podobają, natomiast to uważam, na początku mi się super podobało. Teraz uważam, że w ogóle krzywo, za dużo tych kółek, w ogóle te koła też, jakby każdy z nich oznacza coś innego, jest ich za dużo, one są nie wszystkie zaokrąglone, mnie to irytuje. I jest masa innych przyczyn, które mi się te rysunki nie podobają, więc nie złośćcie się i nie karczcie się, bo to nie o to chodzi. Czy jeśli mam poczucie, na przykład po 20 minutach, że już wystarczy, to faktycznie wystarczy, ale czego wystarczy linii? Musisz doprecyzować. Nie, myślę, że chodzi o rysowanie, bo ja mówiłam tutaj akurat o czasie. Nie, my wykorzystujemy cały algorytm neurografiki, czyli to nie jest tak, że ja sobie wziąłem 20 minut, tak jak jest na przykład w afirmacjach, że sobie codziennie po 20 minut afirmuję. Nie, my skończymy zaokrąglenie, przechodzimy do integracji, czyli teraz ja na przykład czekając na Was dodawałam mnóstwo linii neurograficznych i skończyłam zaokrąglenie, czuję się fantastycznie, lekko włączyła mi się energia na głupawki. No tak też można. My kończymy cały algorytm neurografiki i będziemy przechodzić figurę i tło. Ja dodałam sobie mnóstwo linii, jeśli ktoś widzi na przykład duże przestrzenie. Ja już w tym momencie mam tyle linii, że już nie mam gdzie dodawać. Jak ktoś widzi, że ma jeszcze duże przestrzenie na przykład tutaj, można sobie oczywiście pododawać jeszcze linii. Słuchajcie, pójdziemy teraz dalej, żeby Was nie trzymać całej niedzieli przy komputerze, bo live będziecie mogły sobie, jak ktoś jeszcze nie skończy, zaokrąglać, na przykład to niech sobie spokojnie zaokrągla, a tylko posłucha zasad i
i potem sobie przewinie na Facebooku czy na Instagramie i dosłucha reszty i dokończy rysunek, bo też są osoby, które rysują i one już są dosyć biegłe w tym, więc żeby nie trzymać was wszystkich, to będziemy robić dalej, bo Mia musiałaby drugi rysunek zacząć robić, żeby wszyscy wiedzieli. Dokładnie. I słuchajcie, i ważne jest to, że my przechodzimy później do kolejnego punktu, do kolorowania. Ja później wam powiem jeszcze a propos challenge'u i a propos rysowania. My kolorujemy nasz rysunek kolorami, które nam się najbardziej podobają. To jest bardzo ważne. Jeśli nam się podoba zielony, ja wam bardzo dzisiaj polecam zielony, to zaczynamy kolorować. I zasada kolorowania jest taka, że my kolorujemy kilka komórek obok siebie jednym kolorem. Najlepiej by było, jakby to było kilka, nie dwa, trzy komóreczki obok siebie, tylko kilka komórek, żeby nadać energii koloru na większej przestrzeni, a nie rozdzielać jej jeszcze kolorem. To jest bardzo, bardzo widać. Moja koła się zalegnie. Poczekaj. Elu, jeśli twoje koła się zlały z liniami, to po prostu ich troszeczkę mocniej, troszkę mocniej popraw. Tak, ale to nie jest tak, że to jest coś złego, absolutnie wdech, wydech. I zaczynamy kolorować. Wybieramy sobie kilka kolorów, które nam się podobają i kolorujemy. Ja dzisiaj będę miała rysunek we wszystkich odcieniach zielonych. Mi w ogóle sam zielony kojarzy się z pieniędzmi, a my rysujemy wdzięczność za pieniądze, więc tym samym jakby płyńmy po prostu w to. I ważne jest a propos osób, które słuchajcie... Czy jednego dnia można rysować wdzięczność i inny temat? Tak, słuchajcie, wdzięczność jest jedynym wyjątkiem, natomiast pytanie jest takie, czy my łączymy jakby wdzięczność i na przykład wdzięczność za przeżyte sprawy, czy wdzięczność i jakieś tam lęki i strachy i tak dalej. Jeśli mamy ochotę, możemy, bo tym samym my wdzięczności nadajemy sobie masę energii. Zobaczycie, jak my skończymy rysować, każdy z nas będzie miał po prostu maksymalną ilość energii, bo neurografika przede wszystkim daje energię, bo my zwalniamy taką ilość konfliktów i my będziemy na sam koniec sobie fiksować po prostu tą energię. Tak, a jak rysować jeszcze więcej finansów? To za chwilę też powiem, czy... Skończyłam zaokrąglać. Wspaniale, cudownie, bosko. Czy jeśli mam rysować zdrowie, to dokładnie tak samo? Jeśli ktoś ma ochotę, słuchajcie, to ja zapraszam was bardzo na te zapisane live. Tam jest i wdzięczność za zdrowie, i wdzięczność, nawet ja wam lepiej powiem, na Sylwii, bo to jest pytanie na Instagramie, na Sylwii Facebooku, jest wdzięczność za zdrowie, które my rysowałyśmy chyba rok temu. I ten live wciąż jest, on jest srogo pod zdrowie, jeśli ktoś ma ochotę być prowadzonym tak jak dzisiaj, to te live'y są zapisane jak u Sylwii, jak i u mnie za każdym razem. Jeśli ktoś ma ochotę rysować codziennie i zobaczyć po prostu co ta neurografika da, jest taka opinia nawet, ona jest bardzo śmieszna, para stwierdziła, że bardzo chce mi udowodnić, że neurografika nie działa. I założyli się, że oczywiście tak, jeśli Mia powiedziała, że trzeba rysować 40 rysunków, no to oni narysują sobie 40 rysunków. No i przy mniej więcej tam 35 ten partner powiedział, że nic z tego nie będzie, nic się nie zmienia, już po prostu chcieli się poddać, w ogóle totalnie nie, są po prostu na nie, to nic nie daje i tak dalej. I jakby, no i tam jego małżonka przekonała go, słuchaj, zróbmy, napiszmy to mi i zobaczymy, co z tego będzie. Oni skończyli rysować 40 rysunków, ona dostała propozycję wyjazdu pracy do innego kraju tak, jak chciała, a on dostał zupełnie inną jakby pozycję, nie pozycję, tylko miejsce pracy w tej samej firmie, ale na innym dziale, dokładnie tak, jak chciał. I to jest bardzo ważne, żeby się nie nastawiać, że musimy narysować 40 rysunków. Możemy, ale nie musimy. Dlatego, że bardzo często jest tak, że my już po 10 rysunkach dostaniemy swój rezultat, który my chcemy. Ale ważne jest to, żeby się nie skupiać i nie szukać tego na zewnątrz. Czyli na zasadzie narysowałam, teraz pieniądze zmieją, gdzie są? Wchodzę na konto, sprawdzam, aha, nie mam żadnej dodatkowej gotówki, to chyba nie działa. Nie, my mamy poczuć się w tym stanie. Czyli na zasadzie ja już mam, ufam, koniec, kropka. I nie robimy czegoś takiego, że nie sprawdzamy,
tego w rzeczywistości, jak to jest, bo to będzie jak najbardziej normalne, jak nam się to spełni, przykładowo z jakąkolwiek inną rzeczą. Ja myślałam o tym, jak ja rysowałam sobie 50 tysięcy obserwujących na Instagramie, zresztą ja też na wszystkich live'ach pokazuję, co ja rysuję i dokładnie to można jakby zobaczyć. Nic się nie wydarzyło innego, ja robiłam dokładnie taką samą pracę, jak normalnie, i ja mam 50 tysięcy obserwujących. To nie jest tak, że niebo się zaświeci na zielono, że sam Bóg po prostu zejdzie i powie: bardzo proszę, to jest twoje spełnione życzenie. Nie, dla was to będzie najnormalniejszą normalnością. Nic nowego się nie zmieni. Ty po prostu się, że tak powiem, dostroisz do tego, co ty rysujesz, do swoich nowych siatek neuronowych i za każdym razem dokładnie tak będzie. I nie będzie nic takiego, że po prostu tutaj będą fajerwerki, mnóstwo osób się zbierze. Możesz to celebrować później, ale nie jest tak, żeby nie oczekiwać, bo to oczekiwanie najczęściej po prostu zabija cały ten proces. To. Pytanie. Sekretem jest czucie, ważne jest nasze przekonanie. W sensie jakby ja nie uczę was czucia, bo ja bardzo często rysuję zła i czuję się tragicznie. I nie, to nie jest case tego, że my mamy do neurografiki siadać jak do modlitwy po prostu, że to nas uspokoi. Ważne jest to, żeby nieważne w jakim ty jesteś stanie, jaki ty rezultat chcesz mieć, jaki chcesz rezultat osiągnąć. To jest ważne, bo uwierzcie mi, na przykład jest bardzo wiele sytuacji w życiu, w których my nie jesteśmy spokojni, ale neurografika nam pozwala właśnie się uspokoić i normalnie do tego tematu podejść. O, dokładnie w taki sposób. Teraz ja. A figura i tło. Magda, dopisz proszę precyzyjnie pytanie, co masz na myśli pytając a figura i tło, i zaraz ci Mija na to odpowie, a ja czytam Magdę Tyndel, a jak można znaleźć Miję? Mija, ty jesteś głównie na Instagramie, chyba na Facebooku tak. Mało jesteś aktywna, prawda? Tak, dokładnie. Moje wymarzone życie, jak ktoś sobie pisze na Instagramie moje wymarzone życie, to jest tam taki profil i ja tam bardzo dużo rzeczy publikuję. I tak, słuchajcie, a propos figury i tło, to jak ja czekałam na was, jak zaokrąglicie, to ja dodawałam linię. Figura i tło jest to dodanie linii, gdzie my jeszcze potrzebujemy lub coś jeszcze chcemy dodać. Jeśli my już zaokrąglimy wszystko i jest dużo, tak jak u mnie już nie ma nic do dodania, w sensie ja naprawdę nie chcę już nigdzie nic dodawać, no ewentualnie w takich mniejszych jeszcze przestrzeniach, to jeszcze sobie mogę. I w tym samym w różnych algorytmach jest troszkę inaczej, ale we wdzięczności jest tak i to najważniejsze, co musimy tutaj wiedzieć. A słuchajcie, jeszcze dziewczyny z Facebooka, mam do was taką prośbę, jak pokończycie te rysunki, to potem pod tym live'em wrzućcie proszę swoje prace, co? To będzie taka ciekawostka, jak zobaczcie, jedna osoba tłumaczy, kilkadziesiąt albo kilkaset chyba, bo jest nas tutaj, nie wiem ile mnie jest na Instagramie, tu jest 160. No to słuchajcie, rysujemy w prawie 500 osób w tej chwili i mimo tego, że jest jeden instruktor i daje jedną instrukcję, to zobaczcie, jak te rysunki się od siebie różnią. Na Instagramie chyba nie ma takiej możliwości, ale na Facebooku możecie je wrzucić. Ja przyjemnością sobie pooglądam te wasze prace, bo zawsze myślę sobie, kurde, a słuchajcie, niektóre są osoby takie, które rysują pierwszy raz i wychodzą im takie dzieła sztuki, że to jest aż tak. Nie do wiary, nie? To jest prawda, to jest 100% prawda i jeszcze są to osoby, które umieją tak pięknie robić takie a la tło, takie cieniowanie, po prostu fest, no cudo malina. Ja sobie myślę, 2 lata rysowania, praktycznie dzień w dzień, mnóstwo spełnionych życzeń, a jak nie umiałam robić cieni, to ja nie umiem. Więc też nie przejmujmy się tym, bo ja uwierzcie mi, ja naprawdę na niektóre rysunki, jak oznaczacie mnie, to mam takie, Boże, przecież to na wystawę i po prostu z tego można, i właśnie dla osób, które bardzo lubią rysować, rysunki swoje można sprzedawać. Jeśli ktoś ma ochotę i komuś się podoba, można, słuchajcie, rysunki sprzedawać po prostu jako dzieła sztuki, po prostu. I tak, jeszcze ważna rzecz. Jak znaleźć Sylwię na Facebooku? Sylwia nazywa się Sylwia Pogorzelska.
I tak, Transylwia Pogorzelska, tak, dokładnie. Zupełnie dla niepoznaki. Dokładnie. Pionowo kartka, tak, dzisiaj jest pionowo kartka. Gdzie znaleźć te zapisane live? No słuchajcie, no teraz to jest mało praktyczne, żebym pokazała. Natomiast umówmy się tak, że jak skończymy live'a, ja wrzucę na Insta Stories, gdzie są wszystkie zapisane live'y. Live, który jest u Sylwii, jest zapisany u Sylwii, on jest mniej więcej rok temu. Jak zobaczycie multimedia, to można tam znaleźć, widać tam mnie. O, to jest też bardzo kuszące dla wielu osób. Nie wiem, czy wiecie, ale Mia prawie 2 lata nie pokazywała nigdy swojej twarzy. Zawsze można było zobaczyć tylko rysunki. Tak, ja pamiętam, jak poznałam Magdę Wdowiek i Magda tak spotkała mnie i tak mówi, no fajnie, że jesteś, ale to te twoje rączki są takie cudne. I tak większość osób mówi, więc słuchajcie, to jest w ogóle przezabawne. I tak, słuchajcie, bardzo ważna rzecz. My, co zrobiliśmy teraz, daliśmy sobie kolorowanie i przechodzimy do linii pola. I ważne jest to, że linię pola my będziemy prowadzić tym grubszym markerem. Kiedy się pokazałam, pokazałam się z live'em z autorem metody 13 października tamtego roku w mojej urodziny. Znaczy urodziny miałam 11, ale ten live był udostępniony albo 12, albo 13. Grubszym markerem. Trzeba rysować dodatkowe linie, czy jak skończę zaokrąglać i czuję, że jest ok, to zostawiam? Jeśli czujesz, że jest ok, to zostawiasz. Jeśli będziesz miała ochotę później dodać, to jak najbardziej możesz. I drugie pytanie, czy rysunek musi być cały pokolorowany w kolorze, czy zostawiamy puste białe miejsca? Ja mam zostawione puste białe miejsca. Obowiązkowo jest pokolorować 80% rysunku. To jest bardzo ważne, bo pamiętajmy, że biały to też jest kolor. I tak, linia pola. Co to jest linia pola? Linia pola prowadzimy w tym algorytmie z dołu do góry i jest to jedyna linia, która ma być widoczna jako pierwsza. Ona nadaje nam energię, ale ona też tak naprawdę wysyła nasze życzenie do wszechświata, do spełnienia, do realizacji. Dlatego, że my tak naprawdę praktycznie już mamy gotowy cały rysunek. Jeszcze jest jeden punkt, czyli figura fiksacji, którą będziemy fiksować całą energię, którą my zdobyliśmy rysując neurografikę, ale już później będzie stylizacja, czyli po prostu doprecyzowanie naszego rysunku, dodanie mu takiej, że tak powiem, pikanterii, aniż, że tak powiem, dodanie im jakiegoś tam specjalnego działania jeszcze bardziej. Więc linia pola nam wysyła dosłownie nasze życzenie do spełnienia. I ważne jest to, że ona ma być widoczna, ona ma być duża, ona nie może być taka sama jak wszystkie nasze inne linie. To jest ta linia, która jest jako pierwsza widoczna na naszym całym rysunku. Chciałam powiedzieć od razu wszystkim, którzy rysują dzisiaj pierwszy raz i uważają, że rysunek jest beznadziejny. Ja też uważam, że dzisiaj mój rysunek jest beznadziejny. Naprawdę? Tak. Tak, i co mi zrobisz? To ja jestem zachwycona moim rysunkiem. Po prostu może to jest case tej wdzięczności za obfitość po prostu. Mm-hmm. I ważne jest to, co my teraz robimy. My teraz sobie spokojnie, dokładnie to samo robimy, co cały nasz rysunek. Zaokrąglamy linię pola, żeby to nie była oddzielna kreska na rysunku, żeby to nie była oddzielna linia na rysunku, żeby ona była wtopiona w nasz rysunek. Nam zależy na tym, żeby nasze życzenie, że tak powiem, spełniło się po prostu natychmiast, w tej chwili, żeby być zadowolonym, żeby przepływ pieniędzy był z każdej strony. A mi się mój podoba. Rewelacja, bardzo się cieszę. Mój jest piękny. Dlaczego nie można używać złotego ani srebrnego? No to skoro już pytasz mnie o to, a ja dzisiaj o to nie wiem, nie mówiłam,
to znaczy, że już albo masz kurs, albo już to słyszałaś gdzieś, więc powinnaś wiedzieć na tę odpowiedź. Nie używamy srebrnego ani złotego z dwóch powodów. Pierwsze, one kompletnie nie łączą się z innymi kolorami, a nam zależy na tym, żeby łączyć, a nie rozdzielać. Druga ważna rzecz, zapytajmy każdej osoby, która pracuje z kolorami, czy to jest fryzjer, czy to jest jakikolwiek artysta. Złoty i srebrny jest trudny w ogóle w obsłudze, a nam zależy, żebyśmy pracowali bezpośrednio z naszą podświadomością, bez trudności, lekko, łatwo i przyjemnie. Więc my nie używamy ani złotych, ani srebrnych, nawet jeśli to jest obfitość, nawet jeśli nam się to kojarzy w totalnej złocie, to tak, ale niestety w neurografice to nie jest sztuka, że tak powiem, tylko my pracujemy ze swoją własną podświadomością. Czy można było rysować w poziomie? Oczywiście, że tak. Ja rysowałam w pionie, dlatego, że dzisiaj jest po prostu intensywny czas, który my rysujemy z Sylwią i chcieliśmy też połączyć z dwóch stron, ale to nie jest żaden błąd. Pionowo zawsze jest na wzrost. Wszystkie algorytmy, które są pionowe w neurografice, one zawsze oznaczają wzrost. I teraz ważne, przechodzimy do, mamy linię pola zrobioną, do figury fiksacji. Wybieramy sobie jedną. Tak. Dla osób, które nie zdążyły jeszcze, czyli na przykład ja, narysować tej głównej linii, nie przejmujcie się, jeszcze będziemy długo gadać, po prostu rysujcie sobie po kolei linię, zaokrąglajcie, a Mija będzie pokazywała figurę fiksacji. Ja tylko jeszcze wciąż nie bardzo rozumiem odnośnie nazywania koła. Sama sobie nazywam, że jedno koło to wdzięczność za nieprzewidzialne finanse, a drugie to za coś tam jeszcze i tak dalej. Sama te nazwy muszę wymyśleć, tak? Generalnie na początku live'a ja Wam podpowiedziałam, ale generalnie tak, czyli na przykład w instytucie nam nikt nie mówił na przykład, o słuchajcie, możecie wymyślić sobie na przykład wdzięczność za pieniądze i tak dalej, i tak dalej. Nie, to jakby sama wybierasz, co Ty chcesz w swoim życiu. Czyli tak można powiedzieć, oczywiście to jest wymyślenie, ale jeśli my wiemy, czego my chcemy, to my dokładnie wybieramy, co ja chcę. Czyli ja chcę być wdzięczna za pieniądze, które dostaję. Ja chcę być wdzięczna za pieniądze, które ja zarabiam. Ja chcę być wdzięczna za nieoczekiwane pieniądze. Czy białe pola mogą zostać i kolory ciepłe łączone z ciepłymi, a zimne z zimnymi? Aż takiej kolorystyki nie mamy obowiązku. Możemy, nie musimy, nic takiego. Białe pola mogą zostać. 80% rysunku musi być pokolorowane. Linie pola z dołu do góry. Dobra, czy na ograniczeniach też można rysować w pionie? Możesz, pewnie, że tak. I marker umarł, jutro do sklepu po nowy. No czasami tak bywa. Jak można jeszcze inaczej rysować pieniądze? Słuchajcie, jak można jeszcze rysować pieniądze? Zaraz Wam powiem, za sekundę Wam powiem. Tylko przejdźmy do figury fiksacji, bo ja wiem o tym, że bardzo duża ilość osób już jest na tym etapie. Figura z fiksacji. Wybieramy sobie jedną z figur i dokładnie tak samo ją fiksujemy, czyli powiększamy ją, żeby była jak najbardziej widoczna. Ja akurat sobie wybrałam wdzięczność za pieniądze, które codziennie do mnie przychodzą. Zupełnie jakby nieświadomy, wiem o tym, że to jest ta druga figura, ale ja po prostu wybrałam tą. I fiksujemy, czyli powiększamy swoją tą figurę, żeby ona była najbardziej widoczna, żeby ona była płynna, żeby ona była duża. My chcemy zafiksować całą jej energię, dlatego że my dzisiaj, zobaczcie, ile zharmonizowaliśmy ostrych kątów. Magda, trochę mnie poniosło i pokolorowałam całą kartkę. To też jest ok. Możemy pokolorować całą kartkę. Nie musi być tak, że musi być zostać. Tak jak ty czujesz, tak żeby tobie się podobało. Czy w ten sam sposób mogę rysować każde życzenie, czy tylko pieniądze? Już to mówiłam, możesz wdzięczność rysować za dokładnie wszystko, co chcesz. Pamiętajmy, że wdzięczność jest taka bardzo lekkim algorytmem, jest takim algorytmem, który nam nadaje energii, która kieruje nas na dokładnie te rzeczy, które my chcemy. Trzecia, jaka była rzecz? My byłyśmy wdzięczne za pieniądze, które do nas przychodzą, nieoczekiwane pieniądze, pieniądze, które zarabiamy, pieniądze, które dostajemy, pieniądze, które przychodzą lekko.
szybko i łatwo i pieniądze, które mamy w nadmiarze. Ten live będzie zapisany, więc będziecie mogły sobie absolutnie cofnąć każdą rzecz, przesłuchać jeszcze raz. Możecie zrobić sobie challenge na przykład 30 dni i codziennie rysować, żeby zobaczyć, co da faktycznie rysowanie codziennie neurografiki, jakie będą zmiany. Pamiętajmy o tym, najważniejsze jest to, żeby nie oczekiwać z zewnątrz, że coś się zmieni. To w nas się zmienia. My najpierw zmieniamy siebie, a dopiero później zmienia się cała rzeczywistość dookoła. Czy figura fiksacji musi się łączyć z linią pola? Nie musi, absolutnie nie musi. I tak, i słuchajcie, i zaokrąglamy sobie, widać na przykład, że czarny kolor nie łączy się dobrze z żółtym, bo tutaj w ogóle przerywa mi całkowicie marker, więc też możemy sobie na przykład zauważyć na przyszłość, że żółty nie do końca jest chętny, żeby współpracować z markerami. I tak, przechodzimy do... Zrobiłyśmy figurę fiksacji i przechodzimy do stylizacji. Stylizacja to jest doprowadzenie rysunku do po prostu takiego estetycznego piękna, żeby nam się rysunek na maksa podobał. Możemy sobie tutaj pocieniować, możemy dodać więcej kolorów, możemy połączyć inne kolory. Tutaj już jakby dusza wybiera, co dokładnie chce i jak się podoba. Czy można założyć zwykły zeszyt do rysunków? Zwykły zeszyt nie można, można założyć biały zeszyt, który ma czyste białe kartki. Czy mogę rysować ograniczenia, lekko, łatwo dostaję to, co chcę, plus wdzięczność z dzisiejszym tematem? Możesz. Czy te koła musimy tak samo nazywać, czy możemy używać własnych nazw? Możecie nazywać własnych nazw. Ja właśnie chciałam o to zapytać, czy live będzie zapisany. Tak, oczywiście live będzie zapisany. Jak rysować finanse inaczej? O, mamo. Dobra. Czy rysując powinnam koncentrować się na tej wdzięczności, pamiętać temat rysunku, czy myśli mogą swobodnie płynąć? Myśli mogą swobodnie płynąć. Jeśli chcesz bardzo przepracować temat, to możesz na przykład powtarzać swój temat, czyli jestem wdzięczny za pieniądze, jestem wdzięczny za pieniądze. To dopiero godzina powtarzania i rysowania, uwierzcie mi, to są dopiero obiekcje. Na zasadzie naprawdę mózg wtedy działa na wszystkich obrotach. Ja zazwyczaj rysuję z podkładem pod rysowanie i nie jest to kolorowo, że tak powiem, ale te faktycznie 30 minut jestem w stanie wytrzymać, natomiast jestem bardziej zmęczona niż normalnym rysowaniem. I sobie stylizujemy, słuchajcie, rysunek, bo tak naprawdę przed nami temat 2.0 i właściwie koniec, czyli jeśli osoby są, które dotrwały do końca, no to w ogóle pięknie. Sylwia, czy ty mnie słyszysz? Tak, słyszę absolutnie, bardzo dobrze. Dobrze. Jest, głos jest. Okej, dobra. No to pięknie. Mam dwa pytanka. Czy moja linia główna nie przechodzi przez zamarkowane mocniej koło, czy to dobrze? Nie musi przechodzić. Zamarkowane? No, zaznaczone mocniej koło. A, nie, nie, to spokojnie. Czy musi być koło, nie może być na przykład wydłużenie? My rysowałyśmy koła, więc fajnie jakby zostały koła. Czy można zaznaczyć więcej niż jedno koło? Możesz zaznaczyć drugie, natomiast pytanie, zadaj sobie pytanie, dlaczego chcesz zaznaczyć drugie koło? W sensie jakby, jaki jest powód? My fiksujemy jedną rzecz, chcemy tam zatrzymać najwięcej energii, a dlaczego chcesz zatrzymać w drugim? I słuchajcie, fiksujemy sobie jedno koło, i stylizujemy sobie rysunek do takiego momentu, aż nam się będzie wybitnie podobał. No i teraz chyba najważniejsza rzecz. Sylwia, czy ty jesteś gotowa na to? Tak, ja się w ogóle nie muszę przygotowywać, bo ja będę do przyszłej środy stylizowała swój rysunek, który wybitnie mi się nie podoba, więc w sumie ja jestem zawsze przygotowana, natomiast faktycznie te pytania padają. Słuchajcie, żeby była jasność od samego początku. Macie tego live'a, ktoś, kto naprawdę ma ochotę porysować i naprawdę ma ochotę coś zmienić, to macie tego dzisiejszego live'a, macie też tego live'a sprzed roku, zróbcie sobie taki challenge, żeby naprawdę narysować kilkanaście, a być może kilka, a być może kilkadziesiąt takich rysunków, na przykład z jednym tematem do momentu, kiedy ten temat się skończy. I są osoby takie, które
będą potrzebowały, które po prostu mogą sobie pozwolić na to, żeby każdego dnia poświęcić tą godzinkę, bo z każdym dniem będzie Wam to wychodziło coraz szybciej, bo to dzisiaj przy tym długim tłumaczeniu i tak dalej to się schodzi, ale potem się nabiera wprawy. Natomiast są też takie osoby, które po pierwsze już rysują, a po drugie mają ochotę na trudniejsze algorytmy niż tylko wdzięczność. Przy czym ja naprawdę uważam, że wdzięczność robi dużą robotę i że to jest bardzo mocny algorytm, tylko może nie jest taki obciążający jak niektóre inne. Więc z racji tego, że to jest mój przedostatni live na Facebooku, zostaje taki przedwakacyjny, zostaje tylko jeszcze jeden live w przyszłą środę i żegnamy się na wakacje, to uznałyśmy z Miją, że zrobimy Wam właśnie taką posiadóweczkę jak dzisiaj, żebyście mogły porysować i żebyście wiedziały o tym, że tym algorytmem możecie narysować sobie bardzo dużo, ale przez to, że też pojawiają się te pytania dotyczące tego, czym jeszcze można rysować pieniądze, bo są na pieniądze jest pewnie kilka, jeśli nie kilkanaście algorytmów, to po pierwsze, macie na ja mówię teraz do Facebooka, Instagram może mnie nie słuchać, bo Instagram słucha Mii, macie na stronie Mii bardzo dużo kursów, którymi możecie rysować, albo tutaj sobie z Mijeczką właśnie wymyśliłyśmy, że zrobimy typowo na finanse, ile tam będzie algorytmów? Cztery. Cztery algorytmy i taki, że rysujemy opór codziennie, robimy sobie taki challenge, że codziennie się spotykamy, codziennie rysujemy, codziennie też rysujemy inny algorytm. Każdy z nich będzie dotyczył finansów. Więc jeśli ktoś ma ochotę zrobić sobie taką naprawdę przygodę z neurografiką pod kątem finansów, to kiedy się on, Mija, u Ciebie pojawi na stronie? Już się pojawił u mnie na stronie. A, już się pojawił. Myślę, że będziesz go dopiero publikować. Nie. Ja przed samym live'em go opublikowałam, żeby każdy mógł zobaczyć. I to już jest case po prostu taki, że bardzo dużo osób, bo ja mam podzielone kursy, które są mini na pieniądze, ale jakby oprócz tego, że są pieniądze, bardzo dużo było jakby pozytywnych aspektów, ale bardzo dużo było takiej, ale wiesz, jakby pieniądze przychodzą, ale brakuje mi jeszcze tego i tego i tego. I zauważyłam, że najczęściej jak to się połączy wszystko w jednym, czyli pieniądze, pozwolić sobie przede wszystkim na pieniądze, pozwolić sobie być tą osobą, do której bardzo lekko i łatwo przychodzą te pieniądze, pozwolić sobie, żeby być najlepsza, po prostu najlepszą osobą, która po prostu zawsze dostaje pieniądze, żeby pieniądze przychodziły codziennie i żeby przede wszystkim zmienić ważność, to dołączyć do tego wszystkie marzenia. I w tym kursie będą cztery algorytmy. Pierwszy algorytm, ja pozwalam sobie na pieniądze, bogactwo, obfitość i imperium obfitości. Drugi, jestem najlepsza, najfajniejsza, najukochańsza, idealna. Trzeci, pieniądze przychodzą do mnie codziennie. I czwarty, wszystkie moje marzenia już się spełniły. I wszystkie te algorytmy będą zawierały dokładnie figury, których dzisiaj nie było, czyli będzie to trójkąt, czyli trójkąt jest wzrostem, jest również konfliktem, ale to jest, nie jest to konflikt na zasadzie takiej, że my zerwiemy, że tak powiem, konflikt, który nam się nie udaje z finansów na wzrost finansowego po prostu, wzrost swojej obfitości z każdej strony. I dlaczego to jest tak podzielone? Dlatego, że najczęściej jest ważność, kiedy się spełni to życzenie. Dlatego my to od razu usuwamy, wszystkie moje życzenia już się spełniły. Bardzo często jest to na zasadzie, mi się nigdy nic nie udaje, ja codziennie po prostu robię wszystko, ale mi się nic nie udaje. To zamieniamy tym, że jestem najlepsza, najfajniejsza, najkochańsza, idealna. Tym samym sposobem, jeśli my mamy uzupełniany swój dzban, że tak powiem, obfitości, tym samym my jesteśmy w stanie dostawać i dawać. I ja pozwalam sobie. Jest to chyba najbardziej taki algorytm, po którym ja i mnóstwo osób
bardzo szybko dostały rezultaty. Nawet technika Ja pozwalam sobie, która jest u mnie na profilu, dała po prostu fenomenalne rezultaty dla osób, które robiły ją 21 dni z rzędu. Sama technika, czyli pisząc sobie 21 razy codziennie Ja pozwalam sobie na pieniądze. A algorytm jest bardzo zaawansowany w trójkąty, w gwiazdy i jest tam po prostu bardzo dużo rzeczy się dzieje, więc automatycznie jest bardzo mocny, bo wdzięczność jest po prostu bardzo, bardzo spokojna, jest to energetyczna i tak dalej. No i żeby mieć Sylwię jeszcze więcej przed wakacjami, będziemy mieć od 3 do 6 lipca codziennie przez 4 dni po 2 godziny wspólnie live'ów. A wspólne rysowanie jest po prostu wybitnie wspaniałe, dlatego że jest to po prostu wspólny egregor wspólnej mocy. No i tak naprawdę 1 plus 1 w energii równa się 11. Skończyłam. No to, jakby podsumowując, też bardzo istotna jest kwestia taka, że ten kurs będzie u Mii na stronie obok wszystkich, tak, zgadza się Mia, tak, że tak, tak, on tak. Zostanie sobie na stronie, natomiast przez ile, przez 10 dni teraz, jak ty wypuszczasz? Przez 7 dni, od dzisiaj do następnej niedzieli, tak. Przez od dzisiaj do następnej niedzieli będziecie mieć cenę promocyjną na ten właśnie kurs. Ale też jeszcze, żeby nie zapomniała, dla tych dziewczyn, które rysowały albo nie rysowały, ale są u mnie, to pamiętajcie, że ja mam w ogóle cały czas u Mii kod w głowie i można sobie wejść do niej na stronę i wybrać jakikolwiek algorytm i wpisać potem słowo zdrowie w kuponach rabatowych i zawsze macie te kursy tańsze, więc gdyby ktoś z Was miał taką chęć albo potrzebę, żeby sobie spędzić z nami te 4 dni, codziennie po 2 godziny, rysując te algorytmy, ucząc się tego, ale później też praktykując, bo to nie jest tak, że narysujecie 4 algorytmy i będzie git, tylko żebyście naprawdę się dobrze nauczyły tych algorytmów i zaczęły sobie rysować, to my bardzo serdecznie zapraszamy. Mia, to jest u Ciebie na stronie, prawda? Twoje wymarzone życie? Nie, jakie to jest? Moje wymarzone życie. www.mojewymarzonerzycie.pl. Ja wrzucam tutaj linkę bezpośrednio. PL czy nie? Aha, okej. Okay. A właśnie, no bo jeszcze słuchajcie, ten kurs Mia nazwała Imperium Obfitości. Dobrze brzmi, nie? Bardzo dobrze. Dokładnie tak. Dobra, słuchajcie, ja wrócę teraz do Instagrama, bo pamiętaj Sylwia, że Ciebie słychać na dwóch profilach. Yeah. A, okej. Więc tak, więc już nie muszę tego mówić na Instagramie, wszystko wiemy. Bardzo się cieszę, te osoby, które już uciekają, bardzo Wam dziękuję. Ja robię technikę, ja pozwalam sobie wyzwanie 90 dni. No właśnie, to jest pozwolić sobie, to jest coś fenomenalnego. Naprawdę, uwierzcie mi, bo bardzo często my sami sobie blokujemy to, nie pozwalając, bo niby jak ja mam to dostać? No niby kim ja jestem, żeby to mieć? Pozwolić sobie to jest pierwszy krok po prostu do tego, aby mieć swoje wymarzone życie, po prostu. Słuchajcie, bardzo ważna kwestia, ja już skończyłam rysować i teraz mam do Was pytanie, czy chcemy wspólnie zrobić jeszcze temat 2.0, czy chcemy sobie już odpuścić? Bo ważne jest to, że tutaj musimy się zapytać siebie, jak ja się czuję. Jeśli czuję się dobrze, to możemy sobie odpuścić temat 2.0. Jeśli jednak nie wiemy, jak się czujemy, to wtedy warto jest zrobić temat 2.0, dlatego że chcemy zobaczyć, co się zmieniło podczas tego godzinnego rysowania. Chcemy. Wspaniale. No to razem zrobimy sobie temat 2.0. I dokładnie, słuchajcie, tak, ja mam tutaj, że tak powiem, kawałek kartki. Dokładnie tak samo. Ja jestem od kilku miesięcy i zastanawiam się nad tym kursie o odchudzaniu. Jeśli to jest u mnie, bo myślę, domyślam się, że u Sylwii nie ma takiego kursu, to, to myślę, że cudzie Imperium Obfitości jest bardziej chętny, dlatego że tam skupiamy się na wadze, a tu skupiamy się na miłości do siebie. Jeśli pozwolisz sobie na pieniądze, to pamiętajmy, że tym kursem możemy sobie rysować, no w kursie ja to dokładnie mówię, nie tylko pozwolenie sobie na finanse, ale pozwolenie sobie na miłość, pozwolenie sobie na idealną wagę, pozwolenie sobie na życie, pozwolenie sobie po prostu na to, żeby mieć idealne ciało. Więc to, na co będziemy sobie pozwalać, każdy będzie wybierał sobie. My będziemy akurat sobie pozwalać na pieniądze, bogactwo, obfitość, na imperium obfitości. I tak, temat
Jestem wdzięczna za pieniądze. Możemy na tej samej kartce? Tak, oczywiście. Overo. Są komentarze na Instagramie. Bierz odchudzanie, jest zajebiste. Bardzo wam dziękuję. Imperium obfitości jest lepsze. Jeśli mogę tylko tak trącić się, totalnie, totalnie lepiej. Lepiej jest stresować. Pamiętajcie, że mi ja się ciągle uczy i ciągle się rozwija i mi się wydaje, że każdy kolejny algorytm to jest coraz większa moc. To jest prawda. To jest 100% prawdy. Słuchajcie, dlatego że jak ja sobie bardzo dużo jest uaktualizowanych kursów i nagranych jeszcze raz, dlatego że już tamten algorytm na przykład według mnie był, no tak, 30% mniej miał mocy i tak sobie myślę, okej, dobra, to zmienimy. Ja po prostu bardzo często aktualizuję kursy bez jakby zmiany. Moje kursy są w ogóle na zawsze, więc w ogóle spokojnie. Te live'y przez 4 dni są darmowe. Nie, te live'y są do kursu Imperium Obfitości. 7 dni trwa sprzedaż i wtedy od 3 do 6 lipca do tego kursu jest 4 dni dwugodzinnych live'ów. I tak, 2 minuty. Wypisujemy wszystkie słowa, które przyjdą nam do głowy przez 2 minutki. Gotowe? 3, 2, 1, start. I stop. I liczymy swoje słowa. I napiszmy w komentarzu, czy zmieniło się ilość słów, czy są bardziej pozytywne, negatywne, czy coś się zmieniło. Ja mogę powiedzieć, że u mnie jest o 3 słowa mniej, ale są zdecydowanie bardziej pozytywne. Ja mam 34 słowa, czyli ja mam praktycznie 34, o 7 słów mniej i mam całkowicie, słuchajcie, pozytywne. Mam nawet, uwaga, cysterna pieniędzy. Bardzo mi się podoba. Po prostu bardzo mi się podoba. Ile kosztuje Imperium Obfitości? Imperium Obfitości przez 7 dni, pierwsze 7 dni kosztuje 555 zł i w niedzielę o północy cena się zmieni na 888 zł. Jak będziemy startować? Jest to kurs, myślę, że jednej edycji, ale jeśli się powtórzy, to dopiero za rok i myślę, że będzie to aktualizacja. Jest mniej, ale dalej pozytywnie i negatywnie. Dobrze. A przewyższa bardziej negatywne czy pozytywne? Bardziej pozytywne, ma mniej abstrakcyjne,
mniej, ale pozytywne, tyle samo słów, ale zdecydowanie więcej pozytywnych niż wcześniej, same pozytywne, tylko pozytywne, o 10 mniej, ale same pozytywne, no i dokładnie. Każdy z nas, zobaczcie, ma różne słowa i różne, że tak powiem, schemat, który przepracował. Są osoby, które jeszcze mają negatywne i to jest ok. Pamiętajmy o tym, że każdy z nas startuje z innego poziomu, to jest bardzo ważne. Na przykład Sylwia też miałaś negatywne? W pierwszym miałam. Tak, to jest ważne. A ja na przykład w pierwszym nie miałam, a w drugim jedyne co, to tutaj gdzieś mi jakieś błędy się, że tak powiem, pojawiły. Natomiast tutaj miałam bardzo dużo emocji. Tu już jestem spokojniejsza, mam tylko raz emocje, co mogę od razu zauważyć. I to jest bardzo ważne, że każdy z nas startuje z innego poziomu, ale ta godzina daje nam zobaczyć, co dokładnie zrobiliśmy i jak zrobiliśmy i co przepracowaliśmy. I z każdym rysunkiem będzie jeszcze lepiej. Ja, słuchajcie, z mojej strony bardzo Wam dziękuję. Jeśli są jeszcze jakieś pytania, ja bardzo chętnie odpowiem. Dziękuję, tylko pozytywne, kilka sekund. Dziękuję za dzisiaj, jak zawsze było mega. Bardzo Wam dziękuję, kocham Was bardzo mocno, jesteście najlepszymi ludźmi pod słońcem. Sylwie, jak Ci się podobało? Zatkło mnie, po prostu zatkło mnie. Nie? Ja sobie tutaj jeszcze cały czas stylizuję, bo mnie ciągle ten rysunek denerwuje, ale mam też piękne takie dzieła sztuki. Naprawdę. Dobra, słuchajcie, dziękujemy, dziękujemy. Dołączyłam za późno, czy będzie zapisane? Tak, będzie zapisane. Mniej negatywnych, to jeszcze a propos tego, jakie są. Dziękuję za cudowne spotkanie, my również dziękujemy. Słuchajcie, Mija dała Wam link do swojej strony. W ogóle pogrzebcie sobie po tej stronie, bo tam jest do wyboru, do koloru. I ja jeszcze tylko przypominam, że ciągle działa kod zdrowie. Ustaliłyśmy z Miją, że zawsze ten kod będzie działał, więc jak Wam coś wpadnie w oko, to korzystajcie, absolutnie korzystajcie. A Imperium Obfitości jest w tej chwili na stronie, więc natomiast też informacja dla osób, które nie mogą sobie pozwolić nawet na taki wydatek, to rysujcie opór to. Non-stop z komputerem możecie sobie w każdej chwili zatrzymać, przyspieszyć, zwolnić jakkolwiek, ale po prostu rysujcie, rysujcie, rysujcie i koniecznie dajcie mi za chwileczkę, a propos jak wrzucić zdjęcia w komentarzach, to poproszę o wrzucenie u mnie na Facebooku, jak zakończymy live'a, to wtedy będzie można te zdjęcia wrzucać i ja sobie potem je pooglądam i polajkuję. Chętnie też zobaczę, ile osób nie zauważyło, ile ma kątów ostrych. Słuchajcie, jak ja zaczynałam rysować i rysowałam z Miją, także zawsze wysyłałam jej rysunek i byłam bardzo dumna z siebie, to następną wiadomość, jaką dostawałam, to taki wyedytowany rysunek, na którym było napisane, tu masz kąt ostry, tu masz kąt ostry, tu masz kąt ostry i tu masz kąt ostry. I dopiero potem się okazywało, że ile tych kątów ostrych nie zauważyłam, więc u Was pewnie też w rysunkach będzie mnóstwo kątów, których nie zauważycie. I jak będzie taki moment, że podejdziecie do tego obrazka, na przykład za tydzień i zobaczycie ostry kąt, to go zamalujcie. Dokładnie, dokładnie, tak, jest to jak najbardziej normalne, jeśli ktoś ma bardzo ochotę wysłać mi rysunek, poproszę o 10 rysunek, naprawdę, słuchajcie, bo te pierwsze zazwyczaj są takie bardzo świeże, one są naprawdę bardzo świeżutkie, a później to już płynie prosto z serca. I już są po prostu przepiękne. Bardzo, bardzo Wam dziękuję. Sylwia na Facebooku nazywa się Sylwia Pogorzelska, dokładnie tak samo nazywa się na Instagramie. Ja nazywam się na Instagramie Moje Wymarzone Życie i mam serduszko, że tak powiem, w profilu. I co? Bardzo Wam dziękuję. Na storieskę wrzucę za chwilę też linka tutaj na Instagramie. Bardzo. No to co? Kończymy. Tak, słuchajcie, właśnie teraz dostałam ja informację, Mija, masz kąt ostry. A co ty gadasz? Kto był taki chytry? Zakręcona ona, ale teraz uwaga, ja po prawej stronie na górze w białym polu mam kąt ostry. I teraz jest ciekawe, ten kąt ostry, to nie jest taka jeszcze ostrość tragiczna, ale poprawiony. Nie będzie całkowita harmonia. Słuchaj, Sylwia, bardzo, bardzo, bardzo Ci dziękuję. To był wspaniały live. Już się nie mogę doczekać tych 4 dni z rzędu. No i jeszcze ja tam będę, to w ogóle, a umiem wygospodarować 2 godziny w tym samym czasie, co ty 2 godziny, to jest po prostu niemal niemożliwe. Dziewczynki moje, kochane z Facebooka, dziękuję Wam bardzo, mam nadzieję, że Wam się podobało i że będziecie rysować, rysować, rysować i przysyłać mi wiadomości, co się dzieje po rysunkach, bo będzie się działo. Jeśli będziecie rysować, będzie się działo, to Wam zagwarantuję, bo ja już to mówiłam na tym live'ie w zeszłym roku,
i są osoby, które wiedzą. Natomiast słuchajcie, ja rysunkami narysowałam sobie pieniądze na dom. Totalnie Mia jest tego świadkiem, ponieważ do niej non-stop dzwoniłam i tłumaczyłam w ogóle, co tu się wydarzyło. Ja naprawdę rysunkami narysowałam sobie dom, a żeby było śmiesznie, pieniądze na dom, żeby było śmiesznie, słuchajcie, narysowałam tych rysunków 7. Dokładnie, dokładnie tak. Ja też Wam mogę powiedzieć, że ja też rysunkami narysowałam swoje pieniądze na dom. Więc jeśli ktoś marzy o domu i o imperium obfitości, wiecie co robić. Bardzo, bardzo, bardzo Wam dziękuję. To będzie cudowne. W jakich to będzie godzinach? To też jest bardzo ciekawe pytanie. Takich jak dziś, znaczy właśnie rozmawiałyśmy z Miją na ten temat i uznałyśmy, że pewnie ta 19.30, tak jak ja robię live, jest taka optymalna, bo to jeszcze nie jest zbyt wcześnie, ale nie jest też bardzo późno, a jednak myślę, że około półtorej godziny, dwóch godzin trzeba będzie na to rysowanie poświęcić, a są dziewczyny, które mają na przykład małe dzieciaczki, które trzeba położyć spać w okolicach 21, więc myślę, że 19.30 najpóźniej, ale to na pewno damy taką informację jeszcze w międzyczasie, ale raczej to będzie 19 albo 19.30. Dokładnie tak. Bardzo Wam dziękuję. Czekam na rysunek. Buziaki! Dobranoc!